Państwu jest mi niezmiernie miło wszystkich Państwa powitać na naszym kolejnym, ale pierwszym w nowym roku akademickim, nie akademickim, tylko kalendarzowym, seminarium Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam zarówno osoby obecne na platformie Zoom, jak również te osoby, które są z nami na platformie YouTube. W szczególny sposób chciałam oczywiście przywitać naszego gościa, panią profesor Sławomirę Wronkowską-Jaśkiewicz. Bardzo dziękuję, że pani profesor przyjęła zaproszenie. To jest dla nas olbrzymi zaszczyt, panią profesor, tutaj gościć u nas w Krakowie, aczkolwiek właśnie w takiej nietypowej formie, formule w tej internetowej przestrzeni Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na naszych seminariach mamy taki zwyczaj krótkiego przedstawiania sylwetki prelegenta. Oczywiście większości z nas pani profesor przedstawiać nie trzeba i dorobku pani profesor również, ale ten zwyczaj konsekwentnie kultywujemy z uwagi na studentów i doktorantów, którzy w naszych seminariach uczestniczą i również dzisiaj do nas dołączyli. A zatem pani profesor Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz naukowo zajmuje się teorią i filozofią prawa, polityką tworzenia prawa i techniką legislacyjną, także prawem konstytucyjnym. Praca habilitacyjna pani profesor pod tytułem Problemy racjonalnego tworzenia prawa otrzymała pierwszą nagrodę w konkursie czasopisma Państwo i Prawo. Od początku pracy zawodowej pani profesor związana jest z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez lata kierowała Katedrą Teorii i Filozofii Prawa. Była również prorektorem tej zaszczytnej, wspaniałej uczelni. W latach 1988-2006 pani profesor była członkiem Rady Legislacyjnej przy prezesie Rady Ministrów, natomiast w latach 2010-2019 sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Pani profesor jest autorką wielu znamienitych prac z zakresu teorii prawa, filozofii prawa, także z zakresu prawa konstytucyjnego. Szanowna pani profesor, jeszcze raz zatem serdecznie witam i zapraszam do wygłoszenia wykładu pod tytułem Prolegomena do wykładni konstytucji. Wszystkich państwa jednocześnie bardzo proszę o wyłączenie mikrofonów na czas wykładu, a po wykładzie już teraz serdecznie zapraszam do dyskusji, tak jak to jest w naszym zwyczaju. Można się zgłaszać już w trakcie trwania wykładu poprzez wpisywanie nazwiska swojego na czacie. Pani profesor, oddaję zatem głos i zapraszam. Nie słyszymy pani profesor. Jakby pani profesor spróbowała włączyć mikrofon. Tutaj na dole, ten pierwszy. Lewy dolny róg ekranu, pani profesor. Patrzy pana profesora Schmidta. Tak. Teraz słyszymy. Już od razu jest mi lepiej. A więc teraz jeszcze dobry wieczór państwu. Bardzo dziękuję pani profesor Monice i panu profesorowi Andrzejowi za zaproszenie do Krakowa. Żałuję, że to nie jest w Krakowie naprawdę, dlatego że Kraków ma piękny zwyczaj, że po wszystkich seminariach i wykładach odbywają się potem bardzo piękne spotkania towarzyskie i niestety to się dzisiaj nie będzie mogło, nie mogło zrealizować. Proszę Państwa, to o czym chciałabym z Państwem dzisiaj porozmawiać, lokuje się na pograniczu teorii prawa i prawa konstytucyjnego. Obie te dyscypliny, jak należy się spodziewać, powinny mieć sobie wiele do zaoferowania, ale tak nie jest. Nasi koledzy z warszawskiej Katedry Teorii Filozofii Prawa w opublikowanej przed kilkoma laty książce pod redakcją pana profesora Tomasza Staweckiego zdiagnozowali ten deficyt współpracy pomiędzy teorią prawa i prawem konstytucyjnym. Obrazowo mówiąc, że zachowujemy się, my przedstawiciele tych dyscyplin, jak dwa pędzące, a może nawet posuwające się wolniej, pociągi po dwóch równoległych torach, ale te tory jakoś nie mogą się skrzyżować. Otóż ja bym bardzo chciała, żeby to moje wystąpienie było taką pewną próbą
nawiązania współpracy pomiędzy prawem konstytucyjnym i teorią prawa, bo jak sądzę, powiedziałam to już przed chwilką, ta współpraca mogła być bardzo owocna. Kiedy czytam pracę z zakresu prawa konstytucyjnego i porównuję te prace z wieloma pracami przedstawicieli innych dyscyplin szczegółowych o prawie obowiązującym, to mam takie wrażenie, że konstytucjonaliści mniej chętnie niż inni piszą o wykładni. Mniej chętnie się deklarują co do tego, jak przeprowadzają wykładnie. Mniej chętnie opowiadają się na temat przydatności albo nieprzydatności rozmaitych teoretycznych koncepcji wykładni do wykładania konstytucji. Prowadzi mnie to do wniosku, że zajmują się przede wszystkim wykładnią w sensie apragmatycznym, to znaczy rezultatami wykładni, które potem opisują w postaci najrozmaitszych konstytucyjnych instytucji, natomiast mniej ich zajmuje droga, która do tych rezultatów wykładni prowadzi. I to się przekłada również na sposób uzasadniania czy usprawiedliwiania rezultatów wykładni. Mianowicie, kiedy się chce wykazać rezultat wykładni, to się odwołuje do argumentów, że ten rezultat jest trafny, sprawiedliwy, że dobrze służy ochronie praw jednostek, albo że dobrze służy funkcjonowaniu instytucji konstytucyjnych zgodnie z celami, które tym instytucjom konstytucja wyznacza. Ale nie legitymizują tego przez pokazanie, jakie narzędzia wykładnicze zastosowano, jakich reguł wykładni użyto, żeby do tego rezultatu dojść. I to, czym chciałabym się dzisiaj zająć, to jest właśnie fragment wykładni rozumianej jako proces wykładni, a więc zwrócić uwagę na pewne elementy procesu wykładania konstytucji, a w szczególności podjąć próbę odpowiedzi na wstępne pytanie, mianowicie czy dokonując wykładni konstytucji odwołujemy się do jakichś ogólnych koncepcji wykładni wypracowanych w teorii prawa, czy też wykładnia konstytucji wymaga szczególnych narzędzi wykładniczych. Jeśli przyjrzeć się stanowisku twórców rozmaitych koncepcji teorii prawa, tych twórców, o których twórców polskiej teorii prawa, to powiedziałabym, że mają wyraźną skłonność do deklarowania, że ich koncepcje wykładni mają charakter uniwersalistyczny. Dotyczy to zarówno tych koncepcji, które mają charakter hermeneutyczny, argumentacyjny. Myślę, że również koncepcji, która ostatnio zdobywa sobie dużą popularność, mianowicie koncepcji rozumienia wykładni prawa jako poszukiwania intencji prawodawcy, ale na pewno tak jest, jeśli idzie o dwie prominentne koncepcje wykładni prawa, mianowicie klaryfikacyjną wykładnię prawa Jerzego Wróblewskiego i derywacyjną koncepcję wykładni Macieja Zielińskiego. I tak jest też zapewne, jeśli idzie o koncepcję zintegrowaną, która się tworzy dopiero na naszych oczach, która próbuje połączyć wspólne elementy wszystkich polskich koncepcji wykładniczych, uspólnić je i stworzyć nowy projekt badawczy. Projekt jest skądinąd bardzo interesujący, ale ciągle jeszcze w budowie. Otóż stanowisko twórców koncepcji wykładni najwyraźniej zarysowało się w wypowiedzi Macieja Zielińskiego i zacytuję Państwu jego stanowisko. Otóż Maciej Zieliński twierdzi tak, koncepcja derywacyjna nastawiona jest na to, by przy zastosowaniu się do jej wskazań dało się rozwiązać problemy stojące przed każdym z podmiotów interpretujących i to we wszystkich przypadkach interpretacyjnych. Ale zaraz jednak dodaje, że dokonując interpretacji rozmaitych aktów normatywnych, trzeba wziąć pod uwagę, że są to różne akty i należące do różnych gałęzi prawa. I dalej dodaję znowu cytat. Swoistość interpretacyjna w tych dziedzinach nie dotyczy swoistych dyrektyw wykładni, bo te są uniwersalne, lecz ze względu na właściwości danych tekstów prawnych polega na konieczności częstszego stosowania którychś z uniwersalnych dyrektyw wykładni lub dyrektyw inferencyjnych. Podobne stanowisko, choć nie tak wyraźnie wyartykułowane, również i zgłasza Jerzy Wróblewski. Gdyby teraz zapytać, jak się do sprawy odnoszą przedstawiciele nauk
tak zwanych dogmatycznych, a więc szczegółowych nauk o prawie, zwłaszcza ci, którzy się na ten temat w ostatnim czasie wypowiadali, a są to głównie przedstawiciele nauki prawa administracyjnego. Otóż myślę o trzech nazwiskach, w szczególności profesorów Jakimowicza, Mastalskiego i Brzezińskiego. Otóż profesor Brzeziński powiada tak. W nauce i orzecznictwie formułowany jest dość powszechnie pogląd, że prawo podatkowe nie cechuje się żadnymi sobie właściwymi zestawami metod i sposobów wykładni przepisów prawa. Ale znowu od razu zastrzega. Specyfika procesów interpretacyjnych prawa podatkowego wyraża się w określonym nastawieniu i oczekiwaniach wobec rezultatu interpretacji. A więc nie metody wykładni, ale rezultaty interpretacyjne. To by znaczyło, że opowiadając się za uniwersalnością koncepcji wykładni, jednak dostrzega się to, że sposób korzystania z nich jest wyznaczony przez właściwości językowe, zwłaszcza tekstów prawnych, które podlegają wykładni, a więc przez charakter aktów normatywnych, które wykładamy i przez coś takiego, co Brzeziński nazwał oczekiwaniami wobec wykładni. Myślę, że raczej oczekiwaniami wobec wyłożonego aktu normatywnego ze względu na funkcję, jaką chcielibyśmy, żeby ten akt w życiu społecznym spełniał. Teoretycy prawa także wypowiadają się na ten temat, o którym w tej chwili mówię, i także przeważa zdanie, że nie potrzeba dla wykładni konstytucji żadnych specjalnych metod interpretacyjnych. Profesor Marek Sadowski formułuje to stanowisko najwyraźniej, bo mówi, nie ma powodu, cytuję, by konstruować specjalny model wykładni konstytucji, trzeba dodać, bo proces jej wykładni nie charakteryzuje się jakimiś szczególnymi cechami. Gdyby teraz zapytać, jakie jest stanowisko przedstawicieli prawa konstytucyjnego i sięgnąć do dawnej doktryny prawa konstytucyjnego, to tam wybrzmiewają poglądy Stefana Rozmaryna i później Andrzeja Burdy. Stanowcze. Konstytucję wykłada się w gruncie rzeczy tak, jak inne ustawy. Jeśli sięgnąć do nowszej doktryny, to i w tej nowszej doktrynie zdaje się przeważać pogląd, że do wykładni konstytucji stosuje się koncepcję o charakterze uniwersalnym. Powiedziałam o tym, że konstytucjonaliści niechętnie się deklarują w sprawach wykładni. W związku z tym niewiele znajduje takich wypowiedzi wprost, ale znalazłam je na przykład u pana profesora Banaszaka i tak też odczytuję poglądy na wykładnie pana profesora Piotra Tulei, które te poglądy przeszły swoistą ewolucję, ale stanął, jak mi się wydaje, właśnie na tym, że dobrze stosuje się do wykładni konstytucji zintegrowana koncepcja wykładni i klaryfikacyjna koncepcja wykładni, w mniejszym stopniu derywacyjna, ale przecież każda z nich z osobna rości sobie być koncepcją o charakterze uniwersalnym. Co ta uniwersalność w doktrynie wyraża? Otóż wyraża to, że stosuje się reguły wykładni uniwersalnej do każdego aktu normatywnego, że trzeba jednak uwzględniać szczególne cechy tego aktu normatywnego i właściwie tyle. Natomiast jeżeli idzie o uniwersalność praktyki wykładni, to pobieżna choćby obserwacja tego, co jak wykłada konstytucję Trybunał Konstytucyjny, pozwala stwierdzić, że też czerpie z uniwersalnych koncepcji wykładni. Czerpie dosyć swoiście. Można tę uniwersalność rozumieć w taki sposób, że oto w europejskiej kulturze prawnej wytworzył się cały ogromny, nieuporządkowany, chaotyczny zasób rozmaitych narzędzi interpretacyjnych i reguł interpretacji. Nie zamknięty, bo ciągle tam jakieś nowe dyrektywy dochodzą i z tego zasobu czerpią sądy konstytucyjne, dokonując wykładni, i z tego zasobu czerpią też ci, którzy tworzą swoje normatywne koncepcje wykładni. Można też rozumieć to w ten sposób, że dokonując wykładni, Sąd Konstytucyjny Polski czerpie z różnych uniwersalnych polskich koncepcji wykładni. Czym się kieruje, czerpiąc? Znowu tylko tymi dwoma wskazaniami, jak mi się wydaje, właściwościami językowymi tekstu konstytucji
i pewnymi ideologicznymi założeniami co do tego, jaką rolę konstytucja w systemie powinna spełniać. Nie ma natomiast czegoś takiego jak test, który by przeprowadzono, rzetelny test, który pokazuje, że zastosowawszy jakąś określoną koncepcję wykładni, potrafimy dokonać wykładni konstytucji, korzystając tylko i wyłącznie z zasobów proponowanych przez tę koncepcję. Krótko powiedziawszy, jest to tak, że z różnych uniwersalnych koncepcji czerpie się w praktyce, natomiast żadnej z nich jeszcze do tej pory nie przetestowano. Ciekawe jest przy tym jeszcze jedno. Mianowicie koncepcje uniwersalne, zwłaszcza koncepcja Wróblewskiego i profesora Zielińskiego, mając ambicje uniwersalne, są opracowane właśnie bez inspiracji prawem konstytucyjnym i konstytucją. W przypadku koncepcji Wróblewskiego to wydaje się dosyć zrozumiałe. Ta koncepcja pojawia się w końcu lat 90. Trudno się wtedy było inspirować właściwie niefunkcjonującą tak naprawdę konstytucją z 52 roku. Ale już konstytucja Macieja Zielińskiego w swojej bardzo dojrzałej postaci kształtowała się od roku 2000. Mogła więc skorzystać z dość dużego już dorobku Trybunału Konstytucyjnego, a zbudowana jest też raczej na orzecznictwie sądów powszechnych. A jeśli ktoś pamięta dokładnie, jak kształtowała się koncepcja deryfacyjna, to przypomina sobie przecież, że inspiracją dla jej tworzenia były przepisy prawa karnego, a nie prawa konstytucyjnego. I zastosowanie tej koncepcji w praktyce też dotyczyło przepisów prawa karnego, mianowicie artykułu 148 kodeksu karnego. Skoro jest tak, że twierdzi się i w gruncie rzeczy tak też w tym kierunku podąża praktyka, że uniwersalne koncepcje wykładni są dostatecznie dobrym narzędziem do interpretowania konstytucji, to zapytajmy, co to może znaczyć, to uporczywie powtarzające się pytanie, a jednak trzeba brać pod uwagę szczególne cechy tekstu konstytucyjnego, jego przynależność do takiej gałęzi prawa, jakim jest prawo konstytucyjne, i brać pod uwagę pewną ideologię wykładni. Za Jerzym Wróblewskim przez ideologię wykładni rozumiem pewne wartości, które powinien brać interpretator, mieć na uwadze, kiedy procesu wykładni dokonuje. Otóż spróbuję na to pytanie odpowiedzieć, odnosząc się teraz tylko do pewnego niewielkiego fragmentu procesu wykładni. Do tego, co jest wspólne we wszystkich koncepcjach, mianowicie tego, że dokonując wykładni chcemy ustalić znaczenie tekstu prawnego i wyeliminować rozmaite występujące w tym tekście niezgodności. Do tak rozumianego procesu wykładni mogę jakoś sprowadzić, myślę, że bez większych nadużyć, również koncepcję derywacyjną, w której zrozumienie tekstu prawnego polega na tym, ażeby z przepisów prawnych odtworzyć normy postępowania, które sformułowane w języku powszechnym praktycznie jednoznacznie wskazują, co kto i w jakich okolicznościach powinien czynić. Ograniczając się więc tylko do tego fragmentu procesu wykładni, bo przecież wedle koncepcji derywacyjnej ta koncepcja wykładni ma inne jeszcze stadia, ograniczając się więc tylko do tego, przypomnę, że rozpoczynamy wykładnie zawsze, każdej z tych koncepcji, o których tutaj mówiłam, od wykładni językowej. Pokazuje się, że w przypadku wykładni konstytucji niektóre oczywiste, proponowane przez polskie koncepcje wykładni, reguły wykładni, nie mają specjalnie dobrego zastosowania. Otóż koncepcja derywacyjna powiada, jak czytasz tekst prawny, szukaj w nim najpierw definicji legalnych. Bo definicje legalne wyznaczają znaczenia pewnych zwrotów, które będą używane w tym tekście. W konstytucjach niezwykło się formułować definicji legalnych. A jeśli występują takie definicje, no to właśnie są to definicje cząstkowe zaledwie. Inne reguły, które oparte są na założeniu korespondencji pomiędzy regułami redagowania tekstu prawnego i odczytywania tekstu prawnego, w przypadku interpretowania konstytucji zawodzą. Konstytucja jest pisana
po części wedle reguł techniki prawodawczej, a po części ze względu na to, że ma być uroczystym, pięknym, piękną deklaracją polityczną, ja myślę o wymiarze językowym. W związku z czym zawodne są wszelkie reguły, które odpowiadają regułom redagowania tekstu prawnego, odpowiadają pewne reguły odczytywania tego tekstu. No wystarczy przytoczyć najprostszą regułę, która mówi, używanie czasownika w trybie oznajmującym oznacza wyznaczenie obowiązku. W Konstytucji oznacza wyznaczenie obowiązku, przydanie kompetencji, ustalenie kompetencji łącznie z obowiązkiem i tak dalej, a więc ta reguła dla interpretowania tych przepisów Konstytucji okazuje się całkowicie zawodna. Wreszcie trzecia reguła, która mówi, jak interpretujesz tekst prawny, to bez uzasadnionego powodu nie przypisuj występującym tam terminom jakiegoś specjalnego znaczenia. Otóż i ta reguła, którą się stosuje przy interpretacji Konstytucji, ma tam jednak doniosłość niewielką, bo w Konstytucji, mówiąc językiem nieco kolokwialnym, roi się od terminów, zwrotów, które mają charakter pojęć prawnych. Zatem powiedziałabym, że rozpoczynamy proces interpretacji Konstytucji od szukania pojęć prawnych. Te pojęcia prawne to nie terminy prawne przeciwstawiane terminom faktycznym u Lecha Morawskiego, tylko takie pojęcia, które występują w tekście Konstytucji, ale których znaczenie zostało wypracowane poza tekstem Konstytucji, mianowicie albo przez naukę prawa konstytucyjnego, albo przez orzecznictwo. Zatem interpretacja w takim przypadku będzie polegała na tym, że interpretator ma zidentyfikować pewne wyrazy i wyrażenia występujące w tekście Konstytucji jako pojęcia prawne, następnie z tego tekstu przenieść się do doktryny, tam znaleźć ustalone przez doktrynę, raz jeszcze powtarzam, znaczenie tego terminu, wrócić, jeśli tak można powiedzieć, z tym znaczeniem na powrót do tekstu Konstytucji, żeby zobaczyć, czy ustrojodawca nie zmienił tego znaczenia, nie zmodyfikował go jakoś. A więc po to, żeby znaleźć coś, co można nazwać znaczeniowymi modyfikatorami tego znaczenia, które było kształtowane w doktrynie. To sytuacja, powiedzielibyśmy, najprostsza. Ale przecież bywa tak, że po pierwsze, to pojęcie prawne, którego znaczenia, które szukam w doktrynie, może być w takiej sytuacji, że w doktrynie nie mam ustalonego znaczenia, że mam wiele znaczeń, że są niedostatecznie precyzyjne. Może być wreszcie tak, że znaczenie ewoluowało, w związku z czym interpretator staje przed koniecznością podjęcia w tym momencie pewnych decyzji. Mianowicie przypisać znaczenie z momentu pisania Konstytucji na przykład, czy też z momentu dokonywania jej interpretacji. Odpowiedź na to pytanie da mu pewna założona ideologia wykładni. Na przykład, jeżeli przyjmie, że ta wykładnia ma mieć charakter dynamiczny i adaptacyjny. Natomiast jeżeli chodzi o terminy, których znaczenie nie jest dostatecznie dobrze opracowane, no to interpretator będzie musiał nie tylko sięgnąć po to znaczenie, ale wystąpić również w roli tego, który je doprecyzowuje, albo jeśli będzie ich wiele, który wybiera to znaczenie. Przykładem tego rodzaju zabiegów wydaje mi się, że jest poszukiwanie znaczenia słowa rozporządzenie w Konstytucji. Sięgnę do Konstytucji z 1952 roku, bo tutaj przykład będzie bardziej wyrazisty. Otóż słowo rozporządzenie występowało w Konstytucji z 1952 roku tylko właśnie w jednej takiej frazie. Rada Ministrów wydaje rozporządzenia. W związku z czym interpretator, chcący ustalić sens słowa rozporządzenie, musi się odwołać do ukształtowanej w toku historycznym, dość długiej doktryny ustalającej, czym jest rozporządzenie, jakiego rodzaju aktem, przez kogo wydawanym, w jakiej relacji do ustawy pozostającym i tak dalej. Ponieważ w Konstytucji z 1952 roku nie było żadnych innych wskazań dotyczących sensu słowa rozporządzenie, przeto interpretator nie musiał dokonywać modyfikacji tego doktrynalnego znaczenia.
ale jest już inaczej w Konstytucji z 1997 roku. Postępowanie interpretatora byłoby takie same. Identyfikuje pojęcie prawne, przenosi się poza tekst Konstytucji do doktryny, ustala znaczenie doktrynalne, wraca do tekstu prawnego i znajduje w tym tekście prawnym kilka modyfikatorów zawartych w artykule 92. A to taki, że rozporządzenie ma być wydawane na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie, a to szczegółowe upoważnienie to takie, które zawiera wytyczne, a więc rozporządzenie to taki akt, który realizuje wytyczne zawarte w ustawowym upoważnieniu. Zatem ustrojodawca doktrynalne pojęcie rozporządzenia wzbogaca w treść, jak myślę, zawęża przez to również jego zakres. To, jak sądzę, przypadek najprostszy. Do tych pojęć prawnych, konstytucyjnych, zaliczyłabym także pojęcia autonomiczne. Z nimi sprawa wydaje się być znacznie bardziej skomplikowana. Identyfikujemy je przez to, że w tekście podustawowym i w tekście konstytucyjnym występują zwroty równobrzmiące, mające mieć jednak inne znaczenie. Trzy są, jak sądzę, powody posługiwania się takimi pojęciami autonomicznymi. Argument, przynajmniej trzy argumenty. Argument celowości regulacji, mianowicie ustrojodawca cierpi na deficyt pojęciowy. I żeby wyrazić adekwatnie swoją myśl, musi ukształtować nowe pojęcie. Argument z hierarchii, mianowicie, że nie można pozwolić, żeby akt niższej rangi wyznaczał znaczenie terminów aktu wyższej rangi, ponieważ prowadzi to, może prowadzić do zmiany treści aktu wyższej rangi, a więc zachwiać hierarchią systemu prawa, w przypadku konstytucji po prostu zniweczyć jej gwarancyjną funkcję. Ale jeżeli to prawda, że ustrojodawca nie ma odpowiednich pojęć, które są mu potrzebne do uregulowania określonej sprawy, to on używając tego pojęcia prawnego w Konstytucji, zarazem kreuje jego znaczenie. Interpretator zatem, stając wobec takiego pojęcia, jest nie tylko tym, który sięga do ukształtowanej doktryny, znajduje tam odpowiednie znaczenie i je przypisuje temu pojęciu. Jest tym, który bywa współkreatorem, przynajmniej tak długo, dopóki się w doktrynie nie ustali i nie upowszechni znaczenie jakiegoś pojęcia autonomicznego. To znaczy, i teraz może tak, można to pojęcie autonomiczne przetworzyć na pewną regułę interpretacyjną, która mówi: nie nadawaj. A może trzeba byłoby nawet zastrzec bez uzasadnionego powodu pewnym terminom występującym w Konstytucji znaczenia, które mają one na gruncie aktów podustawowych lub w doktrynie tych aktów podustawowych. Ale można też zapytać, że powinno to mieć jakiś aspekt pozytywny, mianowicie a jakże interpretator ma odtwarzać znaczenie owego pojęcia autonomicznego. I wydaje mi się, że są tutaj co najmniej dwa dane przez ustrojodawcę tropy. Po pierwsze, intuicyjny używa tego samego terminu, który występuje w aktach podustawowych. No bo jednak sprawa w prawie administracyjnym na przykład coś ma wspólnego ze sprawą w sensie konstytucyjnym, bo własność w sensie cywilistycznym coś jednak ma wspólnego z własnością w sensie konstytucyjnym. A po wtóre, drugim tropem do ustalenia jego znaczenia jest kontekst funkcjonalny, w którym ten termin został użyty. I wtedy interpretator tekstu prawnego jest po części współkreatorem znaczenia pojęcia autonomicznego, tak przynajmniej długo, powiedziałam, to pojęcie nie zostanie utrwalone w doktrynie prawnej. Podobny sposób postępowania wydaje się istnieć wtedy, kiedy interpretujemy z tekstu prawnego prawa człowieka i obywatela. Wydaje mi się, że wobec tego, że prawa człowieka i obywatela mają charakter uniwersalny, że wyrażone zostały w rozmaitych dokumentach międzynarodowych o charakterze uniwersalnym czy regionalnym, że obrosły orzecznictwem,
w naszym kręgu kulturowym głównie orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. To ze względu na to wydaje mi się, że ten, który tworzy konstytucję, dysponuje intelektualnym zasobem pewnych ukształtowanych sytuacji prawnych określanych jako czyjeś prawo. To może dotyczyć także i innych instytucji. Krótko powiedziawszy, ma określony zasób wypracowanych już co do swojej treści praw i z tego korzysta w konstytucji w zasadzie nazywając to prawo. A to mówi o prawach dziecka, a to o prawie do nauki, prawda? I dopiero interpretator tego tekstu prawnego, rozpoznawszy po nazwie albo rozpoznawszy po pewnym zwrocie mającym charakter, no nie nazwy, tylko pewnego fragmentu wypowiedzi przepisu prawnego, nieprecyzyjnie bardzo to powiedziałam, sięga do doktryny, tam ma ukształtowane pojęcie określonego prawa i wraca z powrotem na tekst konstytucji, która to konstytucja może modyfikować to doktrynalnie ukształtowane prawo, a w szczególności określać sposób jego realizacji, jego ochrony, środki ochrony itd. Te sprawy wydaje mi się, że są jeszcze stosunkowo proste, ale już wyraźnie widać, że interpretator to nie jest tylko ten, który znajduje znaczenia i przypisuje te znaczenia pojęciom, ale występuje również w roli tego, który decyduje i w roli tego, który współkreuje. Ale są sytuacje przecież jeszcze znacznie bardziej skomplikowane. Mianowicie takie, kiedy ustrojodawca formułuje pewne zwroty, które odnoszą się nie wprost do jakiegoś pojęcia, ale do pewnej koncepcji. Powiedziałabym za mało powiedzieć, że tu o samo pojęcie chodzi. Posłużę się przykładem. Kiedy ustrojodawca mówi źródło prawa powszechnie obowiązującego, to wydaje mi się za mało byłoby powiedzieć, że otóż sięgaj do doktryny, bo tam jest definicja. Żeby ustalić, czym jest właściwie źródło prawa powszechnie obowiązującego i akt wewnętrzny, powinnam prześledzić całą długą debatę, która toczyła się w Polsce od połowy lat 70. i związana była z próbą uporządkowania systemu źródeł prawa i przygotowywania kolejnych wersji ustawy o tworzeniu prawa. W toku tej debaty tworzyły się powoli kryteria stosowalności tego pojęcia źródło prawa powszechnie obowiązującego i źródło prawa wewnętrznego. I na tym całym dorobku oparł ustrojodawca swoje konstytucyjne rozróżnienie. Interpretator zatem musi zrekonstruować z tego dorobku warunki stosowalności tych pojęć. I znowu wrócić do tekstu prawnego, żeby zobaczyć, czy w tym tekście prawnym są jakieś specjalne, dodatkowe jeszcze warunki stosowalności. W przypadku aktów powszechnie obowiązujących będzie on banalny. Na przykład to, że akt musi być opublikowany w sposób przewidziany w ustawie. Ale w przypadku aktów wewnętrznych zastrzeżenie tak banalne już nie jest. To znaczy nie jest tak mocno zakotwiczone w kulturze. Mianowicie chodzi o to, że akt taki nie może być podstawą decyzji w stosunku do obywatela. To wszystko znaczy, że ustrojodawca w gruncie rzeczy wypowiada się skrótowo i tylko w taki sposób, i tylko wtedy, kiedy chce albo zaakcentować doniosłość pewnego elementu treściowego jakiegoś pojęcia, albo kiedy chce dokonać modyfikacji tego pojęcia. I jeszcze dwie dalsze sprawy. Otóż poza pojęciami, które mają charakter takiego właśnie odwołania się do pewnych koncepcji, mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy ustrojodawca skierowuje nas do całych rozbudowanych doktryn polityczno-prawnych, doktryn ustrojowych. Demokratyczne państwo prawne. Otóż w takim przypadku ustrojodawca zmusza interpretatora do tego, żeby nie przyjmował jakiegoś intuicyjnego znaczenia demokratyczne państwo prawne, żeby nie robił kombinacji z dwóch słów demokratyczne i prawne i państwo, bez trzech słów, tak? Tylko żeby
przypomniał sobie, że oto w toku rozwoju historycznego ukształtowały się różne koncepcje państwa prawa, że ustrojodawca podjął decyzję, zakładam, że podjął decyzję, bo z historii tworzenia się tego przepisu przecież dokładnie wiemy, że ta decyzja o znaczeniu nastąpiła później. Pojęcie państwa prawa zostało, termin został użyty, ale użycie tego terminu w Konstytucji nie poprzedziła wielka debata publiczna. Ale racjonalizując i idealizując, ustrojodawca odsyła nas do pewnej koncepcji. Interpretator stwierdza, że tych koncepcji ukształtowało się wiele, że są różne, że ewoluują do współczesnej koncepcji konstytucyjnego państwa prawnego i podjąć musi decyzję, czy koncepcja, którą przyjął ustrojodawca, którą potraktował jako ideał ustrojowy, to jest któraś z tych koncepcji historycznie ukształtowanych i która, i czy przyjmuje koncepcję wykładni dynamicznej i zatem również i to, że ta koncepcja ewoluuje, czy zatem jesteśmy w tej chwili w Polsce na etapie demokratycznego państwa konstytucyjnego, czy jeszcze na przykład nie, musi wrócić z tą zrekonstruowaną z trudem koncepcją na grunt konstytucji i znaleźć w konstytucji po pierwsze modyfikacje tej koncepcji, bo mogą takie wystąpić, i po drugie przejawy tej koncepcji. I również podjąć decyzję, czy cała ta koncepcja sprowadza się tylko do sumy przejawów, czy też jest tak, że te przejawy są tylko podkreśleniem stanowczym ustrojodawcy, że te elementy koncepcji państwa prawnego są szczególnie ważne, a być może życzyłby sobie, żeby nie podlegały w ogóle ewolucji. I wreszcie, proszę Państwa, jest przecież tak, że każdy akt normatywny pisany jest na gruncie pewnych milczących założeń. Założeń, które są założeniami kultury prawnej, w jakiej porusza się ustrojodawca. Myślę, że takim założeniem kultury prawnej jest założenie o tym, że w kontynentalnym systemie prawa, w kontynentalnej kulturze prawnej występują trzy typy faktów prawotwórczych. Mianowicie stanowienie prawa, umowa, w wyniku której powstają normy generalne, abstrakcyjne, co do zasady przynajmniej, i kształtowanie się prawa zwyczajowe. Jeżeli jest to utrwalone od dziesiątków lat założenie kontynentalnej europejskiej kultury prawnej, to ustrojodawca nie musi tego powtarzać w konstytucji. Wydaje się, że przyjmuje milcząco takie właśnie założenie. Gdyby chciał założenie to zmienić, aby to znaczyło, że zmienia kulturę prawną jednocześnie, to na przykład wzbogaciłby ten katalog o precedensy prawotwórcze. Albo na przykład wyeliminowałby wyraźnym przepisem prawnym prawo zwyczajowe. Tak nie jest. Ale skoro wprowadził rozdział trzeci w Konstytucji pod tytułem źródła prawa, to natychmiast nasuwa się wątpliwość, czy czasem nie dokonał tego rewolucyjnego zwrotu polegającego na tym, że tylko to, co uregulowane w tym rozdziale, jest źródłem prawa, a zatem, że na przykład pominął kształtowanie się prawa zwyczajowego. Jestem oczywiście gotowa bronić wtedy, że tak nie jest, że rozdział trzeci nie jest wyczerpującym unormowaniem kultury prawnej, jest tylko po prostu unormowaniem tego, co ustrojodawca uznał w danym momencie za dostatecznie ważne i dostatecznie dojrzałe do uregulowania. Wszak przecież wyraźnie widać, że z aktami wewnętrznymi sobie nie poradził. I myślę, że gdyby uświadomić sobie przed interpretacją, że są takie milczące założenia. Gdyby przyjąć to założenie, o którym tutaj jako przykład mówię, to moglibyśmy uniknąć pewnych wielkich sporów na temat tego, czy układy zbiorowe pracy to jest źródło prawa, czy to nie jest źródło prawa powszechnie obowiązującego. Moglibyśmy też rozwinąć dyskusję na temat tego, czy obowiązują w polskim systemie prawa normy konstytucyjne, normy prawa zwyczajowego, czy też nie.
Jak przeglądam prace konstytucjonalistów, to czasami trafiam na myśl, że oto są zwyczaje konstytucyjne. Ale jakoś nie trafiłam, być może to nieuważna lektura z mojej strony, na sformułowanie, że w Polsce obowiązują określonej treści normy zwyczajowego prawa konstytucyjnego. A jeśli tak, to od razu otwiera się pole do ustalenia relacji tego rodzaju norm do norm o charakterze stanowionym. No i czas teraz na krótkie podsumowanie. Otóż to, co robiłam do tej pory, to było pokazywanie, że w określony sposób pozyskuje się znaczenia dla ważnych pojęć konstytucyjnych. Reguły, które mówią mi, w jaki sposób masz pozyskiwać znaczenie pewnych pojęć, to są pragmatyczne reguły wykładni. One nie wyznaczają bezpośrednio tego znaczenia. Mówią mi tylko, masz dokonać takiej, a takiej czynności, żeby to znaczenie pozyskać. W odróżnieniu od nich, reguły apragmatyczne to są reguły, które niczego nie wskazują. To są informacje o tym, że określone zwroty językowe mają takie, a nie inne znaczenie na gruncie określonych języków. I teraz wydaje się, że wolno powiedzieć, że na gruncie reguł pragmatycznych pomiędzy interpretacją konstytucji i innych aktów różnic się nie dopatrzymy. Że reguły pragmatyczne w taki sam sposób powiadają, co należy zrobić, aby pozyskać znaczenie w przypadku aktu prawa podatkowego i w przypadku konstytucji. Zespół reguł pragmatycznych zatem wydaje się być uniwersalny. Chociaż i tutaj mam wątpliwości, o której za chwilkę powiem. Natomiast to, do czego odsyłają reguły pragmatyczne, to jest to, gdzie będzie ogromna różnica w wykładni pomiędzy wykładaniem prawa, aktu prawa podatkowego, a konstytucji. Już pokazuje się, że reguły apragmatyczne w przypadku wykładania, reguły pragmatyczne w przypadku wykładania konstytucji odsyłają mnie do ogromnego, zróżnicowanego materiału, który daleko wykracza poza standardową wiedzę prawniczą. Odsyła mnie do materiału prawniczego, do tego wszystkiego, co jest wypracowane w doktrynie prawniczej i w orzecznictwie, ale odsyła mnie do koncepcji filozoficznych, filozoficzno-prawnych, do koncepcji filozofii społecznej, do ekonomii i tak dalej. Zatem potrzebny jest do interpretowania konstytucji ogromny zasób wiedzy. Po drugie, interpretator konstytucji musi nie tylko czerpać z gotowego zasobu znaczeń, które wypracowano w nauce prawa konstytucyjnego i w doktrynie, ale wielokrotnie zmuszony jest do tego, żeby podejmować decyzje i te znaczenia wyraźnie doprecyzować. Zmuszony jest więc do aktywności, którą nazwałabym aktywnością wymuszoną. Bez tego rodzaju aktywności nie dokona aktu interpretacji konstytucji. Krótko mówiąc, jego działalność polega na pozyskiwaniu znaczeń gotowych, polega na współkreowaniu znaczeń, polega na podejmowaniu decyzji w przypadku, kiedy tych znaczeń jest wiele, polega na doprecyzowywaniu, a w wielu jeszcze przypadkach polega na tym, że sięgając do określonych koncepcji, takich jak na przykład właśnie koncepcja demokratycznego państwa prawa, bierze udział w debacie, w której bierze udział polityk, nauka, orzecznictwo i staje się interpretatorem i zarazem uczestnikiem tej debaty, tyle że ma taką władzę, że w pewnym momencie on tę debatę przerywa, ustala określone znaczenie i nadaje to znaczenie temu terminowi, który wystąpił w Konstytucji. Proszę Państwa, jak się mówi o tym, co jest swoistego w wykładni Konstytucji, jak się czyta, to najczęściej słyszy się głosy, że otóż Konstytucja to jest taki akt, który jest naszpikowany klauzulami generalnymi, zwrotami niedookreślonymi, zwrotami oceniającymi. W związku z tym, że konstytucja
mówi się czasem bardzo malowniczo, jest zanurzona w wartościach i w związku z tym dokładnia konstytucji wymaga uwzględniania wartości. To jest poza sporem. Ale to, o czym chciałam Państwu powiedzieć, albo nawet poniekąd Państwa przekonać, to jest to, żeby, pozostając już w tym malowniczym języku, żeby Państwa przekonać, że konstytucja jest zanurzona w wiedzy. W ogromnej, niestandardowej wiedzy prawniczej i wiedzy pozaprawnej, a także w nieustannej debacie ze względu na to, że niektóre z zakładanych przez konstytucję koncepcji są ciągle rozwijane, kwestionowane i uzupełniane. I to jest już moja ostatnia uwaga. Dziękuję Państwu. Szanowna Pani Profesor, bardzo dziękuję za wspaniały wykład. Wiele ciekawych wątków pojawiło się w wystąpieniu Pani Profesor. Zasygnalizowane zostało wiele problemów, no, wokół tego problemu głównego, czy dla wykładni konstytucji faktycznie potrzebne są jakieś szczególne metody wykładni, czy też są to te metody standardowe, z których powinniśmy korzystać. Także materiałów do dyskusji jest bardzo dużo i do tej dyskusji chciałam Państwa zaprosić. Prosiłabym o zgłaszanie chęci zabrania głosu, tak jak mówiłam tutaj, poprzez wpisy na czacie, najlepiej z podaniem nazwiska, bo nie wszyscy jesteśmy pod nazwiskiem. Widzę, że już kilka zgłoszeń mamy, spróbujemy więc zebrać 3-4 pytania i wtedy powrócimy do Pani Profesor z prośbą o komentarz. Pierwsze zgłoszenie, które odnotowałam, jest od Pani doktor Moniki Haczkowskiej. Bardzo proszę, Pani doktor. Dzień dobry, dziękuję bardzo za możliwość zabrania głosu. Na początek bardzo chciałam serdecznie podziękować za możliwość wzięcia udziału, a przede wszystkim Pani Profesor za, jak zwykle zresztą, niesłychanie interesujący wykład i takie zainspirowanie faktycznie do poszukiwania odpowiedzi na wiele pytań związanych z interpretacją Konstytucji. Natomiast ja bym się chciała podzielić swoją uwagą, może to nie tyle będzie pytania, mianowicie pamiętam, jak kiedyś zajmowałam się Instytucją Odpowiedzialności Odszkodowawczej Państwa na podstawie artykułu 77 ustęp 1 Konstytucji. I faktycznie była kwestia rozumienia przesłanek tej odpowiedzialności odszkodowawczej państwa, przede wszystkim przesłanki szkody. I w roku 2001 zostało wydane to takie bardzo ważne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego SK 18/00, w którym to właśnie Trybunał Konstytucyjny wówczas stwierdził, że pojęcie szkody powinno być rozumiane w taki sposób, jaki jest przyjęty na gruncie kodeksu cywilnego, jako że jest to ta gałąź prawa, w której te przepisy konstruujące odpowiedzialność odszkodowawczą są właściwie od zawsze usytuowane. Zarówno jeżeli chodzi o elementy szkody w sam fakt, czy to jest szkoda materialna, czy niematerialna, czy to jest damnum emergens, czy lucrum cezans, w każdym razie tam należało poszukiwać tego pojęcia szkody. Natomiast ten problem, który się pojawił, dotyczył właściwie pojęcia niezgodności z prawem i też była kwestia taka, czy należy bezprawność rozumieć na gruncie prawa cywilnego, czyli w taki oto sposób, że ona obejmuje właściwie obiektywne elementy winy, czyli te reguły postępowania, które zostały naruszone, zakazy, nakazy, zgodnie z 415, kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkody, obowiązany jest do niej naprawienia. I że również właściwie możemy mówić o tym, że obejmuje te klauzule generalne wynikające na przykład z artykułu 5 kodeksu cywilnego, czyli przykładowo zasada współżycia społecznego, czy też z kolei należy rozumieć to pojęcie niezgodności z prawem wąsko, w odniesieniu tylko i wyłącznie do naruszenia reguł prawa, ściśle określonego. I tutaj też były właściwie wątpliwości, a mianowicie wątpliwości, czy mówimy o niezgodności z prawem, z systemem źródeł prawa, który jest określony w Konstytucji, czy również możemy mówić o odpowiedzialności odszkodowawczej państwa w sytuacji, kiedy zostały naruszone właśnie reguły, czy klauzule generalne. Ja pamiętam, że wtedy na etapie pisania swojej pracy doktorskiej stanęłam na takim stanowisku, że jednak należałoby w wąski sposób rozumieć tą bezprawność, bowiem trudno
byłoby w istocie skutecznie dochodzić roszczeń odszkodowawczych za naruszenie zasad służenia społecznego przez organ władzy publicznej. Byłoby to niesłychanie trudne do wykazania, ale moja uwaga właściwie tylko tego dotyczy, jakby tak jak chciałam się na gorąco podzielić swoimi wrażeniami, że istotnie to jest tak, że czasami należy pewne pojęcia poszukiwać na gruncie już ustawodawstwa zwykłego, ponieważ te zagadnienia tam po prostu zostały już ukształtowane przez wieloletnią doktrynę prawa i przez orzecznictwo. Natomiast istotnie czasami pojawiają się problemy, gdzie jest granica tego poszukiwania czy doprecyzowania pojęć, posiłkując się tym, co już zostało zastane na gruncie właśnie doktryny i judykatury. Także to tylko tak ad vocem bym powiedziała, pani profesor, bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu i właściwie nie mam jako takiego pytania, ale na pewno, tak jak powiedziałam, bardzo mnie pani profesor zainspirowała i faktycznie tutaj trzeba się zastanowić nad tą koncepcją derywacyjną czy klaryfikacyjną, która chyba wydaje mi się jest tak pomijana w tej, odnoszę wrażenie, w tej wykładni konstytucji. Taka moja refleksja. Także dziękuję bardzo za możliwość zabrania głosu. Bardzo dziękuję. Kolejną osobą, która zgłosiła się do dyskusji, jest pan doktor Michał Krajewski. Później jeszcze mamy dwa zgłoszenia, pan profesor Andrzej Bałaban i pan profesor Marek Zirk-Sadowski. Wtedy do pani profesor powrócimy. Proszę bardzo, panie doktorze. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za ten wspaniały wykład i za bardzo klarowny przekaz. Słuchanie go było naprawdę czystą przyjemnością. Mam dwa bardzo krótkie pytania. Pierwsze jest takie, czy teoria budowana przez panią profesor ma w założeniu potencjał deskryptywno-analityczny, ma ona opisać to, co robi interpretator konstytucji, czy ma ona również potencjał legitymizujący? Wysłuchawszy pani, legitymizujący, czy to sądownictwo konstytucyjne, czy wykładnie konstytucji jako aktywność, praktykę społeczną, obiektywną i tak jak to pani profesor zaznaczyła na koniec, zanurzoną w wiedzy. Wysłuchawszy wykładu pani profesor, zwróciłem uwagę, że bardzo często podkreślała pani dyskrecjonalność, tak bym to nazwał, wykładni konstytucji, ale do tego stopnia, że dla mnie jest to dyskrecjonalność ocierająca się o polityczność. Na koniec w zasadzie wydaje mi się, że pani profesor chciała ewentualnie odpowiedzieć na to w ten sposób, że powiedziała pani, że wykładnia konstytucji jest praktyką społeczną czy działalnością zanurzoną w wiedzy. Ale w dzisiejszej socjologii jest chyba już niesporne, że każda wiedza, czy to wiedza z zakresu nauk społecznych, czy to nawet wiedza z zakresu chemii, farmacji, nauk ścisłych, zwłaszcza tak zwana wiedza regulacyjna, czyli ta, która później stanowi podstawę jakichś działań władz publicznych, na przykład dotyczących, nie wiem, niebezpiecznych substancji chemicznych, jest przesiąknięta polityką i wyborami politycznymi, a przynajmniej dyskrecjonalnymi. I w tym sensie zastanawiam się, czy teoria budowana przez panią profesor może legitymizować interpretację konstytucji jako czynność niepolityczną, opartą na wiedzy, czy też może demaskuje ten ogromny zakres dyskrecjonalności, w której jest zanurzona ta działalność. I drugie pytanie, tylko krótkie, wiążące się z tym. Pani profesor w swojej teorii wielokrotnie odnosi się do tego związku praktyki wykładni konstytucji z doktryną, tak? Interpretator konstytucji w określonych przypadkach powinien odwoływać się do pojęć ustalonych w doktrynie, tylko że ten sam problem dotyczy doktryny, bo doktryna też ma swoje interesy, to też są ludzie, którzy mają swoje interesy, ideologie, więc tutaj ten problem odnosi się również, ale zastanawiam się, czy taka teoria, która tak bardzo akcentuje konieczność odwoływania się właśnie do pojęć zastanych czy wypracowanych przez doktrynę, czy ona w ogóle może być atrakcyjna dla interpretatorów, bo mamy takie przypadki, gdzie pojęcia czy jakieś konstrukcje ustalone w doktrynie były. Tak przychodzi mi pierwsze do głowy to, że Trybunał Konstytucyjny jest związany domniemaniem konstytucyjności ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Ale kiedy okazało się, że okoliczności zmieniły się tak bardzo, że tego typu utrwalone rozumienie nie było już atrakcyjne czy przydatne, to nastąpiło odejście od tego. Chociaż oczywiście z tym konkretnym przykładem można się kłócić. I żeby nie używać polskiego przykładu,
zastanawiam się, na ile taka koncepcja jest zbyt, nie wiem czy zbyt, ale na ile ona jest oryginalistyczna i wiązałaby się z takimi problemami, jak na przykład te, o których, które, o te powody, z których krytykowano na przykład sędziego Scalię w Stanach Zjednoczonych, tak? Bo z jednej strony był piewcą oryginalizmu i szukania znaczeń oryginalnych, czy tutaj w tym przypadku utrwalonych, a z drugiej strony wtedy, kiedy było to konieczne, to odchodził od tych znaczeń, osiągając rezultaty, które nawet jego krytykom jakoś się podobały, więc miałbym takie dwa pytania. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i teraz do zabrania głosu zapraszam pana profesora Andrzeja Bałabana. Bardzo miło się spotkać w takim gronie wspaniałym. Myślę, że możemy sobie dawać trudne zadania do rozstrzygnięcia i ja z takim właśnie problemem. Otóż rozmawiamy o normach najwyższego rzędu, no ale tak się składa, że źródłami tych norm współcześnie w Polsce są także normy prawa międzynarodowego i unijnego. Jeśli mówimy o te normy, które nas obowiązują, czasami wręcz w wypadku prawa unijnego rygorystycznie i pierwszeństwo, skutek bezpośredni w wypadku norm traktatowych nie jest wyłączony, nie dotyczy to jakichś zwykłych norm, ale na tym poziomie także. Wiadomo, że nie możemy jednostronnie tego sporu rozstrzygnąć o nadrzędność polskiej konstytucji. Moim zdaniem to jest nadrzędność tylko występowania, a nie nadrzędność wykładni, bo to by nie miało żadnego sensu. Gdyby zawsze konstytucja polska była wyższa, zwłaszcza wtedy, kiedy jest wykładana przez tych, którzy wykładają ją władczo w sposób tak perwersyjny, powiedziałbym. Otóż nasza konstytucja tutaj dokonała rewolucji i poszukiwanie w dawnych doktrynach punktu odniesienia dla tej nowej sytuacji ma ograniczoną użyteczność, natomiast musimy tutaj podejmować śmiałe, nowe sposoby myślenia, stwarzać precedensy, bo ratunkiem dla ginących kultur prawnych narodowych, a giną dookoła nas, prawda, nasza ginie na naszych oczach, węgierska ginie, amerykańska, wiodąca, wzorcowa, coś dziwnego się dzieje, nie wiemy, co jeszcze się zdarzy, więc chcemy mieć jakieś pole manewru, odwołania, szanse ratunku. Mówiliśmy o tym na seminarium organizowanym przez profesora Granata na temat kryzysu funkcji prawnej konstytucji, jakie środki nam zostały zaradcze. No więc ta szerokość naszej konstytucji polega na bardzo śmiałym odwołaniu do norm prawa naturalnego, prawda? We wstępie, ale także w tekście, no, zasada godności chociażby. Więc już mamy tutaj jakiś szerszy oddech przy wykładni konstytucji i powołanie na jakiś no, niezbyt określony. Każdy tam będzie widział to, co będzie chciał, ale autorytet wyższy od prawodawcy pozytywnego. To chyba ważny sposób rozumowania przy na przykład preferowaniu samorządu jako podmiotu decentralizacji w oparciu o zasadę subsydiarności, prawa naturalne, ponadkonstytucyjne ze wstępu, proste użycie tej szansy wykładniczej, ale może sformułuję to w postaci pytania. Mianowicie, jeśli mam wykładać, dać odpowiedź w konkretnej sytuacji prawnej, powiedzmy, że to będzie przykład taki najbardziej ewidentny w sferze wolności i praw człowieka, bo to akurat jest normowane przez prawo międzynarodowe, powiedzmy ONZ-owskiej Rady Europy na początek, chociaż można jeszcze bardziej egzotycznych regulacji prawno-międzynarodowych się doszukiwać. Wycinkowych oczywiście w wypadku organizacji wyspecjalizowanych. No ale teraz tak, czy ja mam zrobić cztery normy, cztery operacje wykładnicze, polską, unijną,
Rady Europy ONZ-owską i stworzyć cztery normy i je porównać, czy też mam przed sobą położyć cztery przepisy, które mogą przecież być bardzo obszerne, łącznie z zasadami ogólnymi, prawda, prawa unijnego, czy deklaracją praw człowieka ONZ-owską i z tych przepisów znaleźć jedną normę. Jak z tym sobie poradzić i czy to przypadkiem nie jest nasza szansa, nasza przyszłość? Chyba tak. Ja sobie inaczej świata nie wyobrażam niż świata, który nawzajem się wspomaga i rozwija się tą drogą, a nie drogą kiszenia się w tych upadających populistycznych rewolucjach, które niszczą właściwie nasze wyobrażenia o kulturze prawnej i o wartościach konstytucyjnych. Dziękuję. Bardzo dziękuję i zapraszam pana profesora Marka Zirch-Sadowskiego. Bardzo proszę, panie profesorze. Teraz jest dobrze. Bardzo dziękuję. Przede wszystkim dziękuję za wykład, bo rzeczywiście miał taki swoisty klimat dla mnie. Mianowicie ja zawsze słuchałem pani profesor wykładów, głównie przed jeszcze tym stażem, że tak powiem, w sądzie, w Trybunale Konstytucyjnym i dzisiaj jakoś wyczuwałem w tym też pewne podsumowanie takich doświadczeń wynikających z tego osobistego orzekania. To jest bardzo, bardzo istotne. Ja widzę, że to ma duży wpływ, mam nadzieję, że na mnie też, na moje poglądy wykładni. Także bardzo dziękuję, bo bardzo ten wykład był dla mnie interesujący. Ja mam dwa pytania w zasadzie, czy też takie trochę refleksje, bo było strasznie dużo zagadnień, można by o tym długo rozmawiać. Pierwsza rzecz, wydaje mi się, że ten wykład dotyczył jednak Trybunału Konstytucyjnego, wykładni Konstytucji przez Trybunał Konstytucyjny. Otóż my się teraz coraz częściej, w zasadzie dominuje obecnie w naszej refleksji nad Konstytucją interpretacja taka sądowa, nazywamy to czasami rozproszoną kontrolą Konstytucji, prawda? Tutaj się odwołujemy bardzo często do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego tego sprzed 15 roku mniej więcej, ale jest to taka postawa, która w której sędzia szuka pewnej samodzielności w tej kontroli zgodności ustaw z konstytucją, nie w sensie walidacyjnym jakimś, oczywiście nie uchylamy ustaw, ale je interpretujemy z punktu widzenia konstytucji, prawda? I czy tutaj pani profesor dostrzega jakieś pewne odmienności w stosunku do tej postawy Trybunału Konstytucyjnego wobec pewnego generalnego przecież zawsze problemu, a taką bardziej konkretną sytuacją, w której znajduje się sędzia rozstrzygający jakiś stan faktyczny i doszukujący się tutaj elementów konstytucyjnych i takich, które wprowadza. Jak tutaj te kwestie wykładni mogą ewentualnie się zarysować? Druga sprawa. Mnie się wydaje, że dzisiaj jednak takim wiodącym dyskursem w teorii prawa konstytucyjnego jest doktryna amerykańska. Znaczy ta cała doktryna nasza konstytucyjna, europejska jest jak gdyby lekko w defensywie, bym powiedział, przez to, że przez to takie pozytywistyczne spojrzenie. Że mi się wydaje, że ta doktryna Living Constitution, która się w Stanach Zjednoczonych pojawiła, stała się pewną jednak rewolucją w podchodzeniu do konstytucji, jakiej natury. Mi się wydaje, że ta rewolucyjność polega na tym, że tutaj w zasadzie nie patrzy się na wykład, w ogóle na konstytucję, jak na proces jakiejś wykładni. Tutaj się pojawia ten element, o którym pani profesor powiedziała na końcu. Ja uważam, że to jest bardzo cenne. Powiedziała pani o tym głębokim zanurzeniu w świecie, które poprzedza w ogóle analizę konstytucji. To mi się bardzo podoba, takie spojrzenie, bo mnie się wydaje, że tutaj można by wprowadzić kategorię rozumienia konstytucji bardziej niż wykładni.
to, co jest w Stanach Zjednoczonych, tutaj mój poprzednik wspominał Scalię, prawda, ten cały spór tekstualistów i aktywistów, no on poprzedzony jest pewną wizją rzeczywistości społecznej, politycznej. My z jakiegoś powodu boimy się jednak tych sędziów, na przykład prawicowych bardzo, prawda, w Trybunałach Konstytucyjnych czy w Sądzie Amerykańskim. Dlaczego? Dlatego, że my się nie boimy o to, że oni mają jakieś inne metody wykładni, tylko że oni wchodzą z innym rozumieniem świata. I to się jakoś, i tutaj następuje jakiś przekład, bardzo ciekawa to była, jak sądzę, obserwacja, tylko że jaka jest natura tego, tej dominacji, tego rozumienia nad takimi technikami interpretacyjnymi, skoro to jest takie wyraźne i dzisiaj w zasadzie cały świat nad tym dyskutuje, prawda? Jak wybierać sędziów tak, żeby oni nie wnosili tego jakiegoś na przykład wyjątkowego rozumienia świata, czy też no, żeby nam oferowali jakąś koncepcję bardziej ustabilizowaną tej konstytucji. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy, panie profesorze. Mam jeszcze trzy zgłoszenia, ale tak jak zapowiadałam, teraz wrócimy do pani profesor Sławomiry Wronkowskiej i bardzo prosimy panią profesor o komentarz do tych czterech pytań. Dziękuję bardzo. Słyszymy panią profesor. Tylko na początku wyłączyliśmy wszystkich i stąd właśnie był ten moment. Jeśli idzie o pierwszą uwagę, czy pierwsze pytanie, ja starałam się bardzo ostrożnie sformułować tę regułę interpretacyjną odnoszącą się do pojęć autonomicznych, mianowicie tak, że bez uzasadnionego powodu nie przypisuj terminom, jednokształtnym terminom występującym w Konstytucji, w aktach podkonstytucyjnych tego samego znaczenia. To by znaczyło, że nie wykluczam sytuacji, w której ze względu na zakres regulacji, bo przecież sobie, że to mogło być wtedy, kiedy na przykład Konstytucja reguluje jakiś szczególny przypadek zakresu prawa karnego również, że może być tak, że właśnie użycie tego terminu w Konstytucji, w akcie podkonstytucyjnym będzie miało to samo znaczenie i będzie dokładnie wyrażało zamysł prawodawcy. Więc tylko tyle mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że takie przypadki mogą wystąpić, chociaż jeśli ustrojodawca tworzy jakieś nowe pojęcie, to najczęściej dlatego, że ma potrzebę, no, regulacja go zmusza do tego, żeby je stworzyć. Pan doktor Krajewski zadał mi tutaj bardzo dużo pytań. Po pierwsze chciałam powiedzieć tak, ja nie tworzę żadnej teorii wykładni. Ja bym się nie odważyła tworzyć żadnej koncepcji wykładni wobec tych wszystkich znakomitych prac dotyczących wykładni, które tworzą się w Polsce. Ja się zapuściłam w obszar wykładni ze względu na to, żeby próbować jakoś zrekonstruować to, jak mi się wydaje, że jak się wykłada konstytucję, mając pewne doświadczenia z obserwacji wykładni w Trybunale Konstytucyjnym. Ale to nie jest w żadnym razie próba jakiejkolwiek koncepcji. Gdyby już, to oczywiście byłaby próba bardzo skrótowa opisu tego, jak wykorzystuje się różne koncepcje wykładni w wykładni Sądu Konstytucyjnego. Bo nie mam materiału dostatecznie dużego, żeby na to pytanie odpowiedzieć na gruncie wykładni dokonywanej przez przedstawicieli prawa konstytucyjnego, ponieważ jak mówię, mam tam rezultaty wykładni, a właściwie nie mam samej metody wykładni. Naturalnie, że rysuje się w tym, co powiedziałam, duża dyskrecjonalność interpretatora, ale wydaje się, że trzeba to powiedzieć. Jeżeli mam chociaż odrobinę racji w tym, w jaki sposób ustala się, bo przecież na razie mówiłam tylko o znaczeniach poszczególnych zwrotów, te zwroty, to nie można wstrachować od tego, że w tym zakresie ten, który dokonuje interpretacji, ma ogromny zakres swobody i jeśli opis, którego dokonałam, miałby również pełnić funkcję legitymizującą, to przynajmniej w tym sensie, żeby uczciwie pokazać, jak ten proces przebiega, a im uczciwiej się to pokazuje, tym w większym stopniu można proces śledzić,
a jak się śledzi, to w tym większym stopniu można go kontrolować, choćby w ten sposób, że ustalać i kontrolować racje, które przemawiają za takimi, a nie innymi decyzjami interpretacyjnymi. Jeżeli powiadam na przykład, że odwołanie się do określonej koncepcji zakłada podjęcie decyzji przez interpretatora, bo tam są dwie czy trzy koncepcje, no to samo wykazanie już tego, że interpretator podejmuje decyzję, niejako zmusza go do tego, żeby usprawiedliwić, dlaczego tę, a nie inną koncepcję wybiera. Czy to jest atrakcyjne, jeśli się sięga do pojęć ustalonych? No, pokazywałam, że te pojęcia nie zawsze są ustalone, że one się tworzą w toku pewnej debaty. Dlatego mówiłam o tym, że uważam, że konstytucja jest nie tylko w wiedzy zanurzona, ale również w bezustannej debacie. Dlatego, że większość istotnych, tych bardzo bogatych treść pojęć, to są jednak pojęcia, które ulegają określonym zmianom i w związku z tym interpretator staje się uczestnikiem debaty. To powinno być atrakcyjne dla wszystkich tych, którzy są skłonni uważać interpretację za rodzaj twórczej działalności. Ja się nie odnosiłam w ogóle do tego, czy interpretacja ma charakter twórczy, czy nietwórczy, dlatego że uważam, że to jest niedobry sposób myślenia o wykładni. Być może nie miejsce, żeby w tej chwili o tym mówić, ale w każdym razie wydaje mi się, że pokazanie, ile jest miejsca dla decyzji interpretatora, jest przynajmniej pokazaniem, tak sądzę, uczciwego przebiegu tego procesu. Pan profesor Bałaban mówi, że stoimy właściwie u progu zmiany kultury prawnej. I ja się chyba z tym oczywiście zgadzam. Z tym, że pan profesor sięgnął do tego etapu wykładni, którym ja się w ogóle nie zajmowałam, a który jest oczywiście wyjątkowo ważny i wyjątkowo mało mamy na ten temat dobrych przemyśleń. Bo gdyby odwołać się do derywacyjnej koncepcji wykładni, to pan profesor pyta, to mieściłoby się w tej fazie wykładni, w której chodzi o zbieranie materiału aktualnego do dokonywania interpretacji. A więc czy tylko konstytucja, czy również innego rodzaju akty, na przykład spoza prawa krajowego i jakie, i w jaki sposób można z tego konglomeratu rozmaitych aktów tworzyć potem normy i ustalać ich obowiązywanie na określonym terytorium, w całej kulturze prawnej. To jest oczywiście, jak sądzę, wyzwanie, które stoi przed dokonującym wykładni konstytucji. Bardzo, bardzo wydaje mi się ważne zwrócenie na to uwagi. Ale powiedziałabym, ponieważ zajmuję się tylko odpowiedzią na pytanie, jak to robić, a nie jak to powinno zostać już zrobione, to powiedziałabym po prostu tylko tyle, że to jest ogromne zadanie dla doktryny prawa konstytucyjnego między innymi, żeby ustalić, co jest materiałem do interpretowania konstytucji. Czy tylko sama konstytucja, czy również materiały spoza, czy akty normatywne spoza tej konstytucji. To jest zadanie dla doktryny prawa konstytucyjnego i wtedy interpretator sięga do tej doktryny i na tej podstawie wybiera materiał do interpretacji. Nie zgodziłabym się natomiast do tego, że ta nasza konstytucja tak mocno jest w prawie naturalnym zanurzona, ale to już na inną pewnie dyskusję. Pan profesor Marek Zirksadowski pytał między innymi o tym, czy bardziej chodzi o wykładnię, czy bardziej o rozumienie konstytucji. Otóż ja się trzymam jednak paradygmatu wykładni. To, co chciałam zrobić, to należy tylko pokazać tyle, że pewne koncepcje wykładni dają się albo się nie dają z powodzeniem czy nie zastosować do wyinterpretowania konstytucji. Nie stawiałam sobie żadnego innego zadania, nie sięgając do żadnych sporów na temat tego, jak się teraz chce widzieć interpretację konstytucji. Myślę, że te koncepcje amerykańskie w dużym stopniu jednak są koncepcjami,
które nie są jeszcze przyjęte na gruncie polskiej kultury, czy w ogóle europejskiej kultury prawnej. I to byłby chyba problem do dyskusji na temat zmiany czy ewolucji kultury prawnej, między innymi w kontekście myślenia o wykładni konstytucji. Problemem innym jest kwestia doboru sędziów, którzy decydują o tym rozumieniu czy wykładni konstytucji. Problem, no myślę, że teoretycznie nie bardzo rozwiązywalny, bo całkowicie się od swoich przekonań rzeczywiście uwolnić nie można, ale sądzę, że dobrze zorganizowany dyskurs, dobrze zorganizowana debata ogranicza trochę, przynajmniej niebezpieczeństwo tego, że będziemy eksponowali swoje indywidualne przekonania. To są banalne. Natomiast jeśli idzie o to, czy ja dostrzegam, znaczy, to nie jest tak, że tu mówiłam o wykładni Trybunału Konstytucyjnego. Mówiłam, wydaje mi się, o tym, jak można by modelowo przedstawić pewien fragment wykładni konstytucji, dokonywany również i przez konstytucjonalistów. Czy dostrzegam jakąś różnicę pomiędzy wykładnią, której dokonuje Trybunał i której dokonuje sędzia nie trybunalski? Myślę, że to jest nie tylko kwestia ogólności rozstrzygnięcia trybunalskiego. To jest również sprawa skutku, społecznego skutku wywieranego przez orzeczenie Sądu Konstytucyjnego, skutku społecznego rozumianego zarówno w dosłownym znaczeniu, to znaczy oddziaływania na życie społeczne, jak i oddziaływania na cały system prawny, jak i tej roli, którą ten sąd pełni, kształtując doktrynę. Bo właśnie interpretując konstytucję, jednym z jego zadań nieprzewidzianych konstytucyjnie jest kształtowanie doktryny i tego, co powinno być już uzgodnione przy kolejnych aktach konstytucji. Więc myślę, że to na pewno są takie dodatkowe zadania, które sąd konstytucyjny spełnia. Poza tym myślę, że brak stanu faktycznego wpływa na optykę patrzenia na określoną sprawę. To, że sąd konstytucyjny jest sądem prawa, każe mu jednak spoglądać przede wszystkim na całość systemu prawnego i rolę, jaką w zmianie tego systemu odegra jego orzeczenie. A więc w tym przede wszystkim widziałam największą różnicę, w tej wielkiej świadomości tego, że każde orzeczenie jest ingerencją w system prawny. Tego problemu przy interpretowaniu aktów prawnych przez sąd powszechny na przykład, wydaje mi się, nie ma. Ale są też oczywiście wielkie podobieństwa, jeśli chodzi o reguły pragmatyczne. Myślę, że tak. Natomiast po uruchomieniu przez reguły pragmatyczne reguł apragmatycznych pokazują się naprawdę, jak mi się wydaje, ogromne różnice, o których miałam okazję powiedzieć. I dziękuję bardzo. To tyle moich wstępnych odpowiedzi na Państwa pytania. Bardzo dziękuję, Pani Profesor. I mam 4 kolejne zgłoszenia. Pan doktor Michał Ziółkowski prosił o zabranie głosu. Panie doktorze, proszę bardzo. Bardzo dziękuję Pani Profesor za wykład. Mam 2 krótkie pytania. Wskazała Pani Profesor 2 źródła wiedzy o treści pojęć prawnych, doktrynę i orzecznictwo. To sugeruje koncentrację koncepcji Pani Profesor na języku i operacjach językowych. Moje pytanie zaś dotyczy doniosłości dla rozumienia pojęć prawnych, nieopisanych ani w nauce, ani w orzecznictwie praktyk, czynności konwencjonalnych, które są na tyle utrwalone i konsekwentnie powtarzalne przez organy władzy publicznej, że pozwalają, wyznaczają jakiś model zachowania na poziomie konstytucyjnym. Doskonałym przykładem mogły być rozumienie przez prezydenta jego kompetencji do powoływania sędziów przed 2010 rokiem albo sposób
powoływania przedstawiciela prezydenckiego w KRS-ie. Pytanie jest zatem takie, czy powtarzalne zachowanie lub powtarzalna czynność konwencjonalna powinny być brane pod uwagę w fazie początkowej wykładni, o której pani profesor wspominała, jako źródło rozumienia pojęcia prawnego, pojęcia konstytucyjnego na równi z doktryną i z orzecznictwem, czy dopiero doktryna i orzecznictwo musi rozpoznać tę praktykę po to, aby te powtarzalne czynności konwencjonalne były relevantne dla interpretatora w fazie początkowej wykładni. I proszę wybaczyć, ale drugie pytanie dotyczy skutków. Ja wiem, że pani profesor koncentrowała się na fazie początkowej wykładni, natomiast chciałbym zapytać, czy konsekwencją wskazanego przez panią profesor włączenia nauki prawa w proces rozumienia pojęć konstytucyjnych, które jest dla mnie absolutnie przekonywujące, jest możliwość wytworzenia w nauce prawa de facto wymogów formalizujących dla czynności konwencjonalnych, konstytucyjnych organów państwa. Czy wymogi formalizujące czynności konwencjonalnych mogą zostać wytworzone doktrynalnie, czy jednak to jest ta granica dla zaangażowania nauki prawa przy wykładni pojęć konstytucyjnych. Natomiast na koniec chciałbym się tylko odnieść do jednej rzeczy, która się pojawiła na samym początku. Problem jednokształtności pojęć konstytucyjnych i ustawowych, gdzie przykład szkody jest doskonały, bo najpierw TK WSK 18:00 stwierdził, że szkodę należy rozumieć jak w prawie cywilnym, choć uważne studiowanie prawa cywilnego z okresu konstytucjonalizacji jednego rozumienia szkody nie pozwalało wskazać. Podobnie prace Komisji Konstytucyjnej wbrew temu, co stwierdził TK w SK w K20:02. Potem TK w SK 56:12 stwierdził, że szkoda w ogóle nie jest pojęciem konstytucyjnym. Być może problemów tych udałoby się uniknąć zarówno doktrynie, jak i TK, gdyby bardziej uważnie studiowano problem jednokształtności pojęć. Tutaj pomocne jest chyba bardzo rozumienie profesora Staweckiego, rozróżnienie między pojęciem konstytucyjnym a autonomicznym w ujęciu słabym i mocnym. No ale to z kolei skłania do innego pytania. Też a propos tego, co pani profesor powiedziała o definicjach legalnych. Bo stwierdzenie, że doszło do konstytucjonalizacji jakiegoś pojęcia prawnego, tak jak pani profesor rozumiem twierdzi, wyznacza perspektywę interpretatora w fazie początkowej wykładni przepisów konstytucyjnych. Bowiem stwierdzenie, że doszło do konstytucjonalizacji jakiegoś pojęcia prawnego, które miało utrwalone znaczenie, mogłoby oznaczać, że pomimo braku wprost wskazanej definicji legalnej, czy nawet cząstkowej, prawodawca konstytucyjny przyjął jednak istotne dla momentu konstytucjonalizacji określone precyzyjne rozumienie pojęcia prawnego. No to jeżeli tak jest, to czy interpretator jest związany tym rozumieniem w fazie percepcyjnej wykładni, czy nie jest nim związany? Bardzo dziękuję pani profesor i przepraszam, że ośmieliłem się zadać aż tyle pytań i zabrać czas. Bardzo dziękujemy. I kolejną osobą na mojej liście osób, które się zgłosiły do dyskusji, jest pan profesor Leszek Leszczyński. Bardzo proszę, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Także chciałem podziękować pani profesor za bardzo interesujący i wielowątkowy wykład, o czym już powiedział pan profesor Sadowski. Liczba wątków i zagadnień przekracza właściwie możliwości dyskusyjne przy tak wyznaczonym seminarium. Ja chciałem zadać też dwa pytania. Mam nadzieję, że krótko uzasadnię istotę tych pytań. Pierwszym chciałem się odwołać do tezy, która się pojawiła na wykładzie pani profesor i która mówi o uniwersalizmie reguł pragmatycznych wykładni, czyli możliwości budowy takiego układu reguł, które odpowiadają zarówno wykładni konstytucji, jak i wykładni w innych gałęziach prawa, oraz drugiej tezy powiązanej z nim o często wymuszonej aktywności interpretatora konstytucyjnego, konstytucji, co zresztą wynika z pewnością z właściwości tekstu konstytucyjnego, ale także myślę z relacji systemowych, o tym było może mniej mowy troszkę na wykładzie, ale ten aspekt systemowości regulacji konstytucyjnej, chociaż bogaty w połączenia konstytucji z innymi fragmentami regulacji systemu,
to w samej konstytucji nieco inaczej także musi być widziane. Jeśli przyjmiemy te tezy jako zasadne, a zasadne one są, to pytanie, które może w tym układzie powstać, może brzmieć w ten sposób. Czy da się zbudować taki kompatybilny układ relacji pomiędzy rolą reguł językowych jako reguł pragmatycznych, wykładni konstytucji i reguł pozajęzykowych? Nawet jeśli przyjmiemy, to myślę o tej roli reguł pozajęzykowych, które nie tylko uzupełniają to, co wynika z języka i z wzorów, które bezpośrednio z języka w języku są sformułowane, ale także które korygują często wynik tych zastosowania reguł językowych. Czy ta relacja pomiędzy regułami językowymi i pozajęzykowymi, nawet jeśli przyjmie się, iż te reguły pozajęzykowe przy wykładni konstytucji odgrywają w istocie większą rolę niż w innych gałęziach prawa, innych fragmentach systemu prawnego, to czy ten układ jest jakoś kompatybilny z ogólnym modelem wykładni, czy też są jakieś szczególne powody dla wyróżniania tej relacji i wyróżniania roli reguł pozajęzykowych wykładni konstytucji? To pierwsze pytanie i drugie, już nawet chyba krótsze. Mianowicie pani profesor wspomniała o trzech faktach prawotwórczych, które wynikają z kultury tej kontynentalnej europejskiej. Ja bym jeszcze właściwie zadał pytanie i to już raczej może w kontekście doświadczeń praktycznych w Trybunale Konstytucyjnym. Czy w ramach rozumowań interpretacyjnych, dojścia do pewnego wyniku wykładni, powoływanie się na wcześniejsze decyzje sądowe, sądu konstytucyjnego, jest także takim, czy jest dokonywane w taki sposób, który da się porównać z rolą orzecznictwa, przynajmniej w tych dwóch instancjach najwyższych, czyli Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, czy też z powodu tego właśnie również z powodu właściwości norm konstytucyjnej, regulacji konstytucyjnej, ta rola jest jakoś inna. Czyli mówiąc krótko, od środka Trybunału, czy w którym momencie pojawia się konieczność odwołania się do wcześniejszego orzeczenia? Czy w momencie, kiedy z tym tekstem nie wiadomo co zrobić, czy też w założeniu od początku jest jakby kontrola wykładni tekstu poprzez odwołanie się do argumentu zarobku orzeczniczego? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Zanim oddam głos pani profesor Grażynie Skąpskiej, mam jeszcze jedno zgłoszenie, aczkolwiek właśnie tutaj mam pewien problem, ponieważ widzę tylko imię i po imieniu spróbuję zgadnąć, że być może to jest pani profesor Marzena Kordela. Jeśli pani profesor kryje się pod tym imieniem. Jeśli nie, to tutaj zapraszam osobę pod nickiem Marzena. Dobrze, nie słyszymy. O, teraz przed chwilką właśnie słyszeliśmy. Teraz słyszymy. Dokładnie tak. Przepraszam bardzo, tak, ale ja w Zoomie nie jestem najlepsza. Ale dobrze, w takim razie skojarzyłam. Jeśli teoria prawa, pani Marzena, to musi być pani profesor Kordela. Pani profesor, słyszymy panią. Świetnie, ja postaram się też uwidocznić, ale nie wiem, co mam zrobić. No, mniejsza z tym, to ja zadam pytanie, jeżeli mogę. Bardzo dziękuję za wykład i bardzo dziękuję pani profesor Florczak-Wątor i panu profesorowi Grabowskiemu za ten cykl wykładów. One są naprawdę bardzo użyteczne i bardzo pomocne, przynajmniej tak przymuszają człowieka do tego, żeby od czasu do czasu troszkę inaczej popatrzył i pomyślał na pewne zagadnienia. I dwa pytania związane z wykładem pani profesor Wronkowskiej. Wykład dlatego dla mnie był bardzo mocno inspirujący, bo zawsze inspirujące jest patrzenie kogoś ze zewnątrz, swoimi własnymi metodami i swoimi własnymi kategoriami.
no jednak na obiekt, który jest odmienny. Teoretycy prawa trochę inaczej patrzą i analizują świat prawa niż dogmatycy, nawet dogmatycy prawa konstytucyjnego. Stąd też to wieczne pytanie, czy koncepcje teoretyczno-prawne, a w szczególności te koncepcje, które są i muszą być tak używane i powoływane, jak na przykład koncepcje czy teorie wykładni prawa, stąd też tak to wieczne pytanie, czy to, co już jest do zaoferowania przez teorię prawa, jest wystarczające, czy też nie. Wbrew wątpliwościom pani profesor, mnie się cały czas wydaje, że te koncepcje, które już funkcjonują w polskiej teorii prawa, one są w ścisłym tego słowa znaczeniu uniwersalistyczne, ale są uniwersalistyczne jako koncepcje autonomiczne, a nie jako koncepcje, które próbuje się połączyć, bo no ja jednak mimo wszystko konsekwentnie nie wierzę, że dobrze poprowadzona, zamknięta teoria, na przykład teoria klaryfikacyjna, da się połączyć z teorią derywacyjną. No nie da się, bo nie ma takiej potrzeby. Tak? Wszystkie pytania, które można przynajmniej do tej pory zadać z punktu widzenia wykładni, także konstytucji, dadzą się dobrze postawić i w jednej, i w drugiej koncepcji, może inaczej, tak? Ale się dadzą dobrze postawić i dadzą się też do pewnego momentu no, dobrze ująć na poziomie odpowiedzi. Przepraszam za ten długi wstęp, teraz dwa krótkie pytania do pani profesor Wronkowskiej. Ja zawsze chciałam przy okazji właśnie takich debat troszkę takich wspólnych konstytucyjno-teoretyczno- i filozoficzno-prawnych zadać jedno pytanie, ale pytanie, które chciałam zadać zarówno konstytucjonalistom, jak i teoretykom prawa. Konstytucjonalistom nie odważyłabym się zadać, przynajmniej w tej chwili, z różnych powodów. Najprawdopodobniej bym nie dostała odpowiedzi w takich kategoriach, w jakich bym chciała tę odpowiedź usłyszeć, natomiast teoretykowi prawa zadam, a pani profesor Wronkowskiej w szczególności. A mianowicie pytanie związane z takim hasłowym problemem, a mianowicie problemem pod tytułem granice wykładni. Jeżeli ja mam wykładnię konstytucji, czy teoretyk prawa, i to teoretyk prawa, który ma doświadczenie praktyczne jako sędzia Sądu Konstytucyjnego, mógłby wskazać granicę, co do której, czy granicę, która jest nieprzekraczalna. Konstytucjonaliści mają swoje kategorie, tak? Tożsamość konstytucji pewnie tutaj byłaby przywoływana. Natomiast ja chętnie usłyszę odpowiedź właśnie teoretyka prawa co do tego, jakich granic wedle no, co najmniej dwóch tak w miarę spójnych i w miarę dobrze opracowanych koncepcji wykładni prawa nie należy czy nie powinno się przekraczać. To jest moje pierwsze pytanie. To moje pytanie jest związane także ze stanowiskiem pani profesor, wyraźnie wyrażonym w pewnym momencie, a mianowicie ze stanowiskiem, które mnie by przez gardło nie przeszło, a mianowicie stanowiskiem, które brzmiało: interpretator konstytucji jest jej współkreatorem. No jest i nie jest, tak? Z perspektywy pozytywistycznej nie jest. Tak, ja bym tego nigdy w ten sposób nie nazwała. Później to określenie było troszkę łagodzone. No więc to pierwsze pytanie. I drugie pytanie, które jest takim troszkę pytaniem właśnie związanym z moją wewnętrzną opozycją w stosunku do idei, która jest żywa i która jest cały czas powtarzana, i idea, która no, wedle mnie operatywna w naukach prawa absolutnie nie jest, a mianowicie idea integralności nauk prawnych, to znaczy idea związana z tym, że da się w sposób niejako mechaniczny przenieść pewne kategorie z jednego sposobu myślenia do innego sposobu myślenia, który to inny sposób, no to są po prostu poszczególne dogmatyki, nie mówiąc już o takim meta innym sposobie, jakim jest no, myślenie teoretyczno-prawne, nie mówiąc już o myśleniu filozoficzno-prawnym, a to jest już zupełnie inna kategoria. Czy nie tyle ja w to nie wierzę, ile ja nigdy na własne oczy i na własne uszy intelektualne nie widziałam efektu takiej współpracy, która byłaby no właśnie w ścisłym tego słowa znaczeniu integracją jednego i drugiego, bo się bierze pewną kategorię i przekłada się
na kategorie wewnętrzne, albo ta kategoria jest po prostu czystym dekorum. No więc pytanie drugie, czy może jednak teoretycy prawa mogliby troszkę popatrzeć w innym kierunku, a mianowicie z kierunku nie od teorii prawa do konstytucji, ale z kierunku konstytucji do teorii prawa. Polskie prawo konstytucyjne jest bardzo dobre. Ja uważam, czy nie pokusiłabym się w tej chwili o ocenę generalnie w odniesieniu do wszystkich nauk prawnych, natomiast ja mam ogromny szacunek dla polskiego prawa konstytucyjnego. To jest ogromny dorobek, ogromny typ myślenia i tam teoretyk prawa znajdzie w mojej perspektywie ogrom inspiracji i ogrom kawałków uporządkowanych, z których da się zrobić porządne fragmenty teoretyczne. A szczerze mówiąc, ja nie mam specjalnie wątpliwości, że gdyby wejść w doktrynę prawa konstytucyjnego i spróbować z tej doktryny wyodrębnić pewne elementy, że można już byłoby bez najmniejszego problemu w tej chwili nie stworzyć, odtworzyć teorię wykładni konstytucji. To byłaby uniwersalna, spójna, konsekwentna teoria. Tak, bardzo dziękuję, przepraszam za to dosyć długie wystąpienie. Bardzo dziękujemy i jako ostatnią osobę w tej rundzie pytań, bo jeszcze tutaj zgłoszenia dalsze mam, poproszę panią profesor Grażynę Skąpską. Bardzo dziękuję pani profesor Sławomirze Brąkowskiej, że zdecydowała się przyjechać wirtualnie do Krakowa, no i wygłosić dla nas ten wykład. Ja miałam pewne pytanie, na które już właściwie uzyskałam odpowiedź w toku właśnie tej dyskusji. Natomiast w związku właśnie z tą odpowiedzią i z pewnymi pytaniami, no oczywiście zadam pytanie takie bardziej socjologiczne, jako socjolog prawa, a nie teoretyk, ani nie konstytucjonalista. Mianowicie chciałabym zapytać, która z tych wykładni, czy tych sposobów wykładni pozwoli na zbliżenie konstytucji do społecznych oczekiwań. Jak wiadomo, no, krytyka wobec konstytucji jest dosyć szeroka. Jednym z elementów tej krytyki jest właśnie oddalenie konstytucji, a zwłaszcza interpretacji, krytykuje się pewne wyroki od oczekiwań społecznych. Konstytucja z mojego punktu widzenia nie może być zbyt daleka od społeczeństwa, bo wtedy przestaje być konstytucją tego społeczeństwa. Konstytucja jest zawsze konstytucją jakiegoś społeczeństwa. No więc miałabym pytanie o to, czy są takie sposoby, które by pozwoliły na to, ażeby nie kwestionując autonomii konstytucji jako aktu prawnego, czy też prawa konstytucyjnego, jednak pozwolić na to, ażeby ta konstytucja, czy też właśnie jej interpretacja, bądź też rozumienie, zbliżało konstytucję do oczekiwań społecznych. No i to jest oczywiście trudne pytanie, jak można by to było zrobić. To jest pytanie pierwsze. Natomiast pytanie drugie, i to jest, tutaj odwołuję się do tej obszernej wypowiedzi pani profesor, że to, co powiedziała, to nie jest teoria wykładni konstytucji, tylko to jest, no, to jest, powiedziałabym, uogólnienie pewnych doświadczeń jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego. No to chciałam zapytać również o pewną sprawę, która mnie nurtuje, ponieważ mam pewien wykład i w tym wykładzie bardzo często odwołuje się do norm konstytucyjnych, no i wartości chronionych przez konstytucję. Zwykład o kobietach, prawo i płeć, gender and law dla studentów zagranicznych. No i tam no oczywiście dosyć często właśnie do konstytucji, zresztą różnych konstytucji sięgam. Staje się jasne, że dla interpretacji norm konstytucyjnych, a w szczególności tego rozdziału poświęconego ochronie praw, bardzo istotne jest prawo europejskie, a przede wszystkim sądownictwo sądów europejskich i to sądownictwo, wyroki sądów europejskich, no w szczególności Trybunału Praw Człowieka, ma duże znaczenie. No i chciałam zapytać, czy z punktu widzenia doświadczeń jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego nie byłoby jednak istotne, no właśnie odwołanie się do tej wykładni systemowej,
przy czym jako system prawa rozumiany byłby tutaj nie tylko system prawa polskiego, bo my się tym, jeżeli tylko odwołujemy się do prawa polskiego, stajemy się lokalni, prowincjonalni, skoncentrowani na sobie, a tymczasem w praktyce to właśnie te wyroki europejskie mają dla nas bardzo duże znaczenie. Wobec tego no, też moje pytanie jest już w tym wypadku do teoretyka, w jaki sposób skonstruować tę wykładnię, ażeby ona miała właśnie ten aspekt, taki walor ujmowania tej szerszej rzeczywistości prawnej, a nie tylko no właśnie tej lokalnej, takiej właśnie polskiej, wewnętrznej, zamkniętej na zewnętrzne wpływy. Dziękuję bardzo. Zanim oddam głos pani profesor, powiem tylko, że trzecią, prawdopodobnie ostatnią rundę pytań otworzy pan profesor Tomasz Stawacki. Proszę bardzo, pani profesor. Pani profesor Sławomira Wronkowska. Dziękuję. Nie wiem, czy potrafię na te wszystkie pytania odpowiedzieć, ale spróbuję w kolejności ich zadawania. Otóż wydaje mi się, że jeżeli wykształcają się pewne powtarzalne zachowania, które są rezultatem przyjęcia pewnego sposobu rozumienia określonych przepisów, to znaczy, że w gruncie rzeczy chodzi o to, że utrwala się jakiś fragment doktryny. Jeżeli przez jakiś długi czas rozumie się pewien przepis konstytucji dotyczący wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa w ten sposób, że są oni wybierani spośród sędziów i przez sędziów, to powiedzieć można, że wytworzyło się jakieś zastane pojęcie, czy dotyczące sposobu wybierania. I teraz interpretacja tego w inny sposób wydaje się być zaprzeczeniem tego znaczenia. Ale powiedzieć muszę, że doktryna, która w taki sposób, znaczy praktyka, która w ten sposób wpływa na ukształtowanie się sposobu rozumienia pewnych zwrotów czy przepisów konstytucyjnych, no, żeby być traktowana jak doktryna, musi obrosnąć albo długą, nieesporną praktyką, obrosnąć orzecznictwem, obrosnąć doktryną, która uzasadnia takie rozwiązanie. Nasza konstytucja jest konstytucją no, młodą. Doktryna prawna, która się na gruncie tej konstytucji kształtuje, jest doktryną młodą i ciągle jeszcze chwiejną. Natomiast nie mam wątpliwości, że w taki sposób mogą się kształtować określone znaczenia. Ale dla mnie to byłoby ukształtowanie się znaczenia przez praktykę zaakceptowaną przez określoną doktrynę, czyli opisaną przez tą doktrynę, zdefiniowaną w doktrynie. Drugie pana pytanie jest takie, czy wymogi formalizujące, i to samo dotyczy czynności konwencjonalnej, pewien sposób dokonywania czynności konwencjonalnej, taki dokładnie, uznany za czynność konwencjonalną, niezależnie od tego, czy wszystkie reguły są wyrażane w tekście prawnym, może być czymś w rodzaju wykształcenia się no, w toku praktyki właśnie reguł dokonywania tej czynności. Czy doktryna może ukształtować wymogi formalizujące czynności konwencjonalne? Oczywiście, że może. Powinno być w gruncie rzeczy tak, w modelowym ujęciu, że to najpierw reguły dokonywania czynności konwencjonalnej ukształtowane są przynajmniej w umyśle prawodawcy, a potem wyrażone w tekście prawnym. Jest dużą luką, wydaje mi się, nauki prawoznawstwa, powiedzmy sobie ogólnie, to, że nie wypracowała zestawów reguł dokonywania poszczególnych typów czynności konwencjonalnych. Proszę zwrócić uwagę czynność powoływania sędziego Sądu Konstytucyjnego. Proszę zwrócić uwagę na tego rodzaju czynności, na przykład jak czynność prawodawcza. Trybunał Konstytucyjny od orzeczenia do orzeczenia zmaga się z problemem, kiedy zostały naruszone konstytucyjne reguły tworzenia prawa, a kiedy nie.
to w gruncie rzeczy jest wynik tego, że nie dopracowaliśmy pojęcia czynności konwencjonalnej prawodawczej w doktrynie i w związku z czym trzeba w wyniku wykładni operatywnej podejmować decyzję o tym, że naruszenie takiej reguły to jeszcze nie jest naruszenie konstytucyjnego procesu tworzenia prawa, naruszenie tej jeszcze nie, ale naruszenie kilku innych to już tak. Trzeciego pytania, panie Michale, nie zrozumiałam, w związku z czym bardzo poproszę o jego ewentualne powtórzenie, przepraszam. Pan profesor Leszczyński powiedział o tym, że to założenie o uniwersalności reguł pragmatycznych się sprawdza. Ja powiedziałabym tylko tyle, że jak patrzę na przykład na reguły pragmatyczne proponowane w derywacyjnej koncepcji wykładni profesora Zielińskiego, to wyraźnie nasuwa mi się myśl, że są jednak dwa rodzaje reguł pragmatycznych. Takie, które nazwać można zupełnie neutralnymi, na przykład wyrazom występującym w tekście prawnym, mającym dokładnie taki sam kształt, przypisuj to samo znaczenie, opierające na założeniu konsekwentności terminologicznej prawodawcy. Ale są też takie, które mają zupełnie inny charakter. To przykład. Nie wolno przełamywać jednoznacznego znaczenia przepisu prawa, który to przepis prawa przyznaje instytucjom władzy publicznej określone kompetencje. Nie wolno korygować tego przepisu przez wykładnię rozszerzającą albo zwężającą. No to już jest, powiedziałabym, bardzo ważna, ale poniekąd lokalna reguła interpretacyjna, dyktowana bardzo poważnymi, smutnymi doświadczeniami autorytarnego państwa. Myślę, że tego rodzaju reguła tak radykalnie, stanowczo sformułowana, nie byłaby regułą wykładni prawa europejskiego. Czy jest, można sobie wyobrazić jakiś kompatybilny układ pomiędzy pragmatycznymi regułami językowymi i pozajęzykowymi? Nie przemyślałam tej sprawy. Na pierwszy rzut oka wydawało mi się, że w pewnych przypadkach takiej kompatybilności nie będzie. Myślę na przykład o regułach o charakterze systemowym. W szczególności jeżeli odnieść to pytanie do interpretacji konstytucyjnej, to znaczy wykładnia systemowa w przypadku konstytucji nie będzie tak zwaną wykładnią pionową, chyba że będę uwzględniała kontekst międzynarodowy i nagle przyjmę tak na gruncie konstytucji przez niektórych uważane za oczywistą herezję założenie, że mogą być akty wyższe ponad konstytucyjne. Natomiast jeżeli to prawda, no to w takim razie na przykład reguły systemowe nie bardzo byłyby kompatybilne z językowymi regułami pragmatycznymi w przypadku wykładni konstytucji. Czy ten układ się kompatybilnie da stworzyć? Nie wiem. Ja robiłam właśnie swoje rozważania, snułam tylko na gruncie koncepcji derywacyjnej. A w tej koncepcji derywacyjnej reguły funkcjonalne i systemowe są wplecione w cały ciąg procesu wykładni. I w związku z czym ten problem wydaje mi się, że na gruncie koncepcji derywacyjnej chyba nie mógłby być w ogóle w taki sposób postawiony. Jaką rolę pełni, pan profesor pyta, powoływanie się przez sąd konstytucyjny swoje wcześniejsze orzecznictwo? Jedna z nieuświadomionych ról, albo w każdym razie całkiem świadomych ról, to jest utrwalanie pewnych pojęć przyjętych w tym orzecznictwie. To znaczy, to jest sytuacja taka, w której Trybunał Konstytucyjny najpierw tworzy określone pojęcie, tworzy w tym sensie, że przypisuje mu określone znaczenie, ponieważ tego znaczenia w doktrynie nie ma, nie jest ono gotowe, a potem w kolejnych orzeczeniach powołuje się na to już jako na zasób, który jest w doktrynie obecny. To ma charakter potwierdzania tego rozstrzygnięcia, utrwalania doktryny i powiedziałabym, to jest taka funkcja stabilizująca dla systemu prawnego, ponieważ uzyskuje pewien kapitał pojęć, z których mogę korzystać. Natomiast czy się to jest tak, że się rozpoczyna pracę od pilnowania swojego
dorobku. Zawsze mi powtarzali koledzy, jak przyszłam do Trybunału Konstytucyjnego, powiedzenie pana sędziego, przepraszam, znakomitego sędziego w tej chwili nie wspomnę jego nazwiska, który powiadał, że jak już się nie mamy czego trzymać, to trzymajmy się przynajmniej swojego orzecznictwa. I w gruncie rzeczy tak to jest, że przystępując do rozstrzygania sprawy, najpierw patrzymy na pewne kwestie, które zostały w orzecznictwie Trybunału rozstrzygnięte. Jeśli nie zachodzi i pojawia się argument szczególnej wagi, to się przyjmuje jako rodzaj dorobku, na którym buduje się już dalej wykładnie i całe orzeczenie. Tak to wynika przynajmniej z mojej praktyki. Pani profesor Kordela zapytała mnie o granice wykładni. Oczywiście moje pojęcie, może jeszcze o tym współkreatorze. Być może tak powiedziałam, że interpretator jest współkreatorem konstytucji. Jeśli to tak można rozumieć, bo wydaje mi się, że mówiłam, że jest współkreatorem niektórych pojęć konstytucyjnych. I to oczywiście to twierdzenie podtrzymuje. Czy są granice wykładni? Otóż myślę, że granicami wykładni w najprostszym ujęciu, tak jak ja to rozumiem, są reguły wykładni, które i procedury wykładnicze, które są przewidziane w wypracowanych koncepcjach czy teoriach wykładni. Przekroczenie granic tych reguł jest przekroczeniem granic wykładni dokonywanej w określonym paradygmacie. Można to rozszerzyć i powiedzieć, że wykroczenie poza reguły wykładni, które są przyjęte w europejskiej kulturze prawnej, ale to myślę, że gdyby to przenieść na grunt polski, powiedziałabym, że przekroczenie granic wykładni przyjętych w polskiej kulturze prawnej jest przekroczeniem, w moim rozumieniu, granic wykładni. Pytała pani, czy nie byłoby dobrze, gdyby teoretycy prawa mogli spojrzeć od konstytucji do teorii, a nie odwrotnie. To znaczy, żeby inspirować się konstytucją i na tej podstawie może budować teorię. I że można byłoby w ten sposób, opierając się na nauce prawa konstytucyjnego, odtworzyć uniwersalną teorię wykładni. Nie wiem. Nie mam takiego silnego przekonania. Moje przekonanie w ogóle nie jest tego rodzaju, że tworzy się uniwersalne koncepcje wykładni poszczególnych typów aktów normatywnych. Ale może inaczej robimy. Rozumiem uniwersalność. Jeśli by przyjąć, że mogę stworzyć uniwersalną koncepcję wykładni ustawy podatkowej, uniwersalną koncepcję wykładni aktów prawa karnego, to w tym rozumieniu mogę również i prawdopodobnie odtworzyć coś w rodzaju uniwersalnej wykładni konstytucji. Chociaż powiedziałabym, że pewnie byłyby to zapewne fragmenty. Fragmenty pokazujące pola, które dopiero trzeba zagospodarować i które dopiero trzeba opracować. No, taka mapa tych problemów to już jest oczywiście znakomite zadanie, bardzo interesujące, bo pokazujące, gdzie są określone braki. Ale wtedy powiedziałabym, że jest wiele uniwersalnych teorii wykładni, przy czym część reguł wykładni, część procedur w każdej z nich się zapewne będzie powtarzała, a część będzie inna. Pani profesor Skąpska zapytała mnie, czy można i co można zrobić, działając na płaszczyźnie wykładni prawa, żeby zbliżyć konstytucję do oczekiwań społecznych. Tylko do wykładni prawa się ograniczając, powiedziałabym, że po pierwsze, przyjęcie takiej koncepcji wykładni, która jest koncepcją możliwie dopracowaną, kompletną i przejrzystą, która pozwala zatem śledzić proces interpretacyjny, zrozumieć wysiłek interpretatora i to,
co on musi zrobić, żeby dokonać aktu interpretacji, a po wtóre uzasadnić wszelkie konkluzje interpretacyjne i wszelkie decyzje, które interpretator podjął w ramach wielkiej swobody interpretacyjnej, która pozostaje. To oczywiście można powiedzieć, zniechęcić może część audytorium, które chciałoby wierzyć w to, że istnieje niezawodny tekst i niezawodne reguły jego interpretowania. Ale to jednocześnie byłoby formą zaproszenia społeczeństwa do debaty na temat konstytucji. I wydaje mi się, że ten rodzaj debaty mógłby również i sprzyjać po pierwsze wykształceniu się przekonania o roli konstytucji, przekonania o wysiłku, który wymaga zinterpretowanie i zastosowanie konstytucji, a jednocześnie w artykułowaniu oczekiwań, które to oczekiwania niewątpliwie wpływają na to, co ja nazwałam ideologią wykładni. Drugie pytanie dotyczy tego, czy nie powinniśmy wyjść poza opłotki krajowe i zacząć patrzeć na system prawa jako na system europejski. Mi się wydaje, że taka tendencja się ogólnie biorąc zarysowuje. Sąd Konstytucyjny rzeczywiście powinien się w znacznie większym stopniu interesować, powiedziałabym na razie tylko tak łagodnie, orzecznictwem sądów międzynarodowych, ponieważ część doktryny, która jest niezbędna dla interpretacji konstytucji, tam się kształtuje. To jest dorobek doktrynalny, który znakomicie wykorzystać można przy interpretowaniu konstytucji. I ta powściągliwość sądu konstytucyjnego naszego, niewątpliwie, jeśli idzie o wykorzystywanie dorobku sądów międzynarodowych, jest, myślę, że jedną z jego słabych stron, mówiąc krótko. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani profesor. I w czasie tej trzeciej, pewnie już ostatniej, tak jak mówiłam, rundy pytań, ponieważ jest już godzina 20. Zapraszam pana profesora Tomasza Staweckiego. Dziękuję. Dziękuję również oczywiście pani profesor za znakomity wykład. Ale pozwolę sobie, może to już jest trzecia godzina naszych obrad, pozwolę sobie zadać pytanie trochę w innym duchu idące niż poprzednie pytanie. Mianowicie, czy zdaniem pani profesor w tym procesie wykładni konstytucji wśród kontekstów interpretacyjnych, które bierzemy pod uwagę, czy może mieć znaczenie koncepcja, którą bym nazwał działania w dobrej wierze? Bo jeżeli dokonujemy interpretacji przepisów prawa cywilnego, no to nikt nie ma wątpliwości, że to jest standard prawa cywilnego. Tam mamy domniemania dobrej wiary, rozmaite tego typu rozwiązania. To są rzeczy oczywiste. W prawie publicznym, w prawie administracyjnym o dobrej wierze wprost się nie mówi, ale mamy na przykład standard wpisany bardzo wyraźnie, rozbudowany ostatnio w kodeksie postępowania administracyjnego, standard umacniania zaufania obywateli do władzy publicznej. Coś znacznie mocniejszego niż tylko wyprowadzanie zasady zaufania publicznego z artykułu 2 Konstytucji. Z drugiej strony anglosasi mają bardzo mocno, jak można wierzyć, przyjętą czy internalizowaną koncepcję fairness od słynnej teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa. Akurat fairness się na język polski słabo tłumaczy, bo tłumacze chyba do końca nie wiedzą, czy fairness to jest bezstronność, czy to jest uczciwość, czy to jest rzetelność. My intuicyjnie wiemy, co to znaczy grać fair, ale właśnie, czy taki standard działania w dobrej wierze w procesie wykładni konstytucji, w procesie prezentowania możliwych interpretacji, prawda, tych, które, co do których się spieramy, która z nich jest lepsza, czy których wartość rozważamy. Czy standard działania w dobrej wierze miałby zastosowanie? Nie ukrywam, że to się wiąże zarówno z tym, co pani profesor pisała, zwłaszcza w ostatnich kilku latach, na temat instrumentalizacji prawa. Przecież instrumentalizować można prawo nie tylko poprzez tworzenie prawa w określony sposób, tak, żeby służyło pewnym celom,
a nie celom ogólnospołecznym, czy celom partykularnym, takie nazwijmy, a nie celom ogólnospołecznym, ale można również instrumentalizować prawa poprzez wykładnię. Też ten wątek był w pewnym ciekawym zakresie podjęty przez pana profesora Jerzego Zajadło, który pisał o wykładni wrogiej konstytucji. Więc właśnie czy taki standard, działanie interpretatora albo tego, który przedstawia określoną argumentację konstytucyjną, byłby, nie byłby zasadny wśród doktryny i dorobku doktryny i dorobku orzecznictwa. A może powinniśmy tylko się ograniczyć do dobrej wiary w tworzeniu doktryny. Może to by wystarczyło. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Widzę zgłoszenie ze strony pana profesora Andrzeja Bałabana. Nie wiem, czy pan profesor nie wyłączył. O właśnie, tak. Nie widzimy pana. O właśnie, widzimy pana profesora i słyszymy. Słyszę i widzę. Z zaniepokojeniem usłyszałem, że jakiś czas się kończy na coś, no bo ja rozumiem, że zaczynamy dyskusję i nie bez powodu pytałem, jak długo ta noc może trwać. Tym razem już nie mam śmiałości zadawać pytań czy problemów pod adresem pani profesor Gronkowskiej, bo są jakieś granice tej dociekliwości naszej, ale do dwóch głosów dyskusji chciałem się ustosunkować, bo i to do głosów pani bardzo pięknych, tylko że bardzo takich łagodnych. Myślę, że łagodność interpretacyjna nie jest na nasze czasy. To my musimy zachować pewną stanowczość. I teraz tak, jeśli pani profesor Skąpska mówi, że konstytucję do oczekiwań społecznych mamy dopasować, to chciałbym spytać, do jakich oczekiwań, no bo zdaje się, że mamy naród podzielony na pół, prawda? A powszechne jest dość przekonanie, że konstytucja ta jest konstytucją komunistyczną. I śmiało ta obelga jest używana przez różne partie także, które nie zostały w odpowiednim czasie zdelegalizowane i teraz tam próbują swoje poglądy narzucić, które są niesłychanie niebezpieczne dla bytu narodu i państwa, także jednostek oczywiście. I teraz okazuje się, że ta konstytucja komunistyczna to jest ta najlepsza, bo tak świetnie można przechwycić władzę w oparciu o tę konstytucję, i tak pasuje do wszystkiego, i tak łatwo ją zlekceważyć, i te gwarancje, które tam są, są pozorne, jakiś Trybunał Stanu, który nigdy nie działał i nigdy nie zadziała, prawda? A tymczasem powinniśmy mieć, jak to w Konstytucji Stanów Zjednoczonych, co dzisiaj przypomniano, zbrodnię konstytucyjną, jakiś tam delikt, prawda? Bo delikt to się nam z mandatem kojarzy. No mandat teraz zaczyna być srogi, bo to jest mandat sanepidu. Jak pani profesor Łętowska powiedziała, kwoty adresowane do przedsiębiorców są adresowane do osób zatrzymanych w związku z maseczką. Więc pani profesor, nie możemy tak, dlatego że po pierwsze to nie jest nasza konstytucja. To jest konstytucja, to jest dorobek ludzkości, to są standardy konstytucyjne. Dołączyliśmy do demokratycznego świata i przejęliśmy te wzorce, które on przyjął jako swoje, wzorce do osiągnięcia. Ich nikt nie egzekwuje z jakąś stanowczością prawa czy złośliwie, ale my te wzorce musimy mieć. Nie możemy standardów obniżać. Musimy je aktualizować, podwyższać, ale w żadnym wypadku wycofywać się, bo każdy krok wstecz jest krokiem ku katastrofie. Nawet ten system okazuje się, jest jakiś niekompletny, pojawiają się jakieś dziwne rzeczy, to co się stało z Krajową Radą Sądownictwa. Ja bym tutaj wychodził w wykładni tego organu od jej funkcji. No, jeśli stoi na straży niezawisłości, to przed kim? Przed politykami. Oni grożą, oni zagrażają swoją polityką sędziom, więc organ, który stoi na straży, nie może przez tychże polityków będących zagrożeniem być kreowany.
Już nie mówiąc o tym, że politycy mają tam swoich reprezentantów i oni są wymienieni, a zatem żadnych innych. Żadnych innych. Teraz wstawiliśmy do konstytucji ministra sprawiedliwości, który się czuje sprawiedliwością i wymiarem sprawiedliwości i chce wyeliminować wymiar sprawiedliwości. Zrodził nam się system parlamentarno-gabinetowy, który powoduje, że nie mamy tutaj podziału władzy. Mamy tylko zblokowane dwie władze, spolityzowane przeciw nieszczęsnym sądom, przytłoczonym tonami akt. I ten sędzia jest zagrożeniem nagle, mimo że on po prostu działa w granicach skargi, prawda, czy jakiegoś wniosku procesowego i tyle tylko. On z własnej inicjatywy nie zrobi zamachu na wyobrażenia o demokracji totalitarnej, w której to ktoś, kto dostał 1/4 poparcia wyborczego, mówi, że jest suwerenem. Teraz suweren to bardzo skomplikowane słowo i bardzo wysoko sięgające, łącznie obejmujące właśnie te standardy. Po prostu nasz suweren dogonił standardy i stał się częścią suwerena cywilizowanego, europejskiego, światowego i innej drogi nie ma. Natomiast bardzo mi miło było słyszeć panią profesor Kordelę i szkoda, że nie zobaczyłem, może się to jeszcze kiedyś uda. Natomiast pani profesor wyraziła wątpliwość co do granic wykładni Trybunału Konstytucyjnego. Otóż chciałbym, gdybym zadał pani profesor takie pytanie, czy prawo to jest przepis, czy norma, to pani profesor by mnie zgromiła srogim spojrzeniem, powiedziała, że oczywiście to norma przecież, prawda? No ale skąd się bierze norma? Norma się bierze z wykładni. Kto konstruuje normę? Wszyscy, którzy, nie tylko prawodawca. Przecież normę, czyli prawo, konstruuje ten, który wykłada. Jeśli ja dokonuję wykładni, to staję się prawodawcą ostatecznej wersji tego prawa. Czasami mam takie luzy decyzyjne i tak różnią się przypadki, dla których się konstruuje normę w oparciu o ten sam przepis, że no, staję się tym boskim prawodawcą, bo tego się ode mnie oczekuje. Tyle, że ja nie mam władzy wykładniczej, ale Trybunał Konstytucyjny ma. Więc jakże możemy takie domniemanie wyrażać, że on powinien bardzo się limitować w swojej wykładni. A któż dokona przejścia od przepisów do właściwego sensu prawa? Jak nie ludzie wyróżniający się wiedzą prawniczą? Przykłady tych ludzi mamy obecnie w Trybunale Konstytucyjnym. No więc chyba ci najlepsi z najlepszych. A jak oni będą to źle robili, to będziemy ich napominali, prawda? Będziemy ich zawstydzali. Więc ja nie widzę, prawdę powiedziawszy, wyraźnej granicy między czynnością prawodawczą w rozumieniu normatywnym prawa, a czynnością wykładniczą, no bo czym bliżej ostatecznego kształtu normy, tym większy wkład prawodawczy jakby tego, kto wykłada, prawda? I teraz można sztuczne granice w tym procesie stawiać, ale to musi być proces, w którym po prostu kompetentne organy i osoby dokonują tej operacji, są w stanie wybronić tego także przed sądem. Czyli mówię studentom o tym, że konstytucja to jest taka kometa. Takie mała głowa komety i duży ogon. Co to jest ten ogon? To są te znaczenia konstytucji, ta jej wersja normatywna, której szukać mamy. Gdzie mamy szukać? W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, teraz Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, a tej konstytucji zblokowanej, składającej się z wszystkich aktów najwyższego rzędu, które nas obowiązują, czyli unijnych i międzynarodowych, to jeszcze szukamy w trybunałach międzynarodowych, przy czym przecież Trybunał Sprawiedliwości to jest organ, który stworzył Unię Europejską. To jest ustrojodawca, który stworzył i tworzy. To acquis communautaire, czy dostatecznie pięknie to wymawiam, to przecież to jest rzeczywista konstytucja, potem ubierana w słowa. I nie udało się traktatu konstytucyjnego pod tą nazwą wydać, ale wydano traktat lizboński, który jest traktatem konstytucyjnym, prawie dokładnie. Więc Unia w wyniku presji Trybunału Sprawiedliwości stworzyła to superpaństwo z superkonstytucją i chyba
w tym jest nasz ratunek i nasza przyszłość. No nie ma tu się czego bać. Tu nikt nikomu nie zagraża, wszyscy chcą dobrze. Jest wykładnia prounijna przecież nakazana. A zatem no, musimy stawiać sobie wysokie progi do osiągnięcia i musimy dążyć, bo przez 200, to już chyba 300 lat nie dane nam było partycypować w kulturze prawnej. No pań Zaborczyk może, prawda? To był jakiś ratunek jednak. Bośmy się nie pokrążyli w rozpadającym feudalizmie, który trwa na ziemiach polskich, w jakimś trzęsawisku, bo jednak żeśmy trochę za nimi podciągali, prawda? I teraz te wpływy niemieckiej nauki prawa, czy francuskiej, czy tej śmiałości, kreatywności amerykańskiej, pragmatyzmu, to wszystko jest obecne w naszej kulturze prawnej. Ale nie możemy w dół, nie możemy uciekać od tego, chować się, bo pociąg będzie uciekał. Nie, my wsiadamy do niego i co więcej, jeśli pani profesor Kordela tak pięknie powiedziała, że ceni i lubi polskie prawo konstytucyjne, no dlaczego ono może być miłe? Bo jest oparte na miłej konstytucji, tej takiej nowoczesnej. To jest, ona nas kreuje, prawda? Chociaż też pani profesor Wronkowska pamięta świetnie dyskusję o czasach legislacji, o prawie powielaczowym i te 19 projektów ustawy o tworzeniu prawa. W państwie komunistycznym też to było. Poziom nie był wiele niższy niż obecnie. No więc w żadnym wypadku schodzenie na niższe poziomy, na niższy poziom standardów prawnych i wzorców konstytucyjnych. Konstytucja i tak jest w minimalnym stopniu realizowana zawsze, ze wszystkich stron jest na nią atak, ale my się nie możemy w dół równać w dół do tego, co Biden nazwał tam jakoś ładnie motłochem, czy tam inną kołotą. To nie ta droga. Tam po prostu obowiązują zupełnie inne reguły, właściwie brak jakichkolwiek reguł. Słyszałem taki wykład amerykańskiego profesora niedawno. Jakie są trzy powody kryzysu amerykańskiego? Pierwsze, atak na elity. Drugie, odrzucenie demokracji jako uciążliwości czegoś niezrozumiałego. I trzecie, sekty, które stwarzają alternatywną rzeczywistość ludziom. Właśnie taką, jaką oczekują i do których się zapisują, oddają swoje życie, majątek tym sektom. Są różne sekty, duże, małe, wyznaniowe, niewyznaniowe. Wiemy, jak potrafią szkodzić i ogłupiać. No więc trzy powody. Ratunkiem po drugiej stronie jest co? Konstytucja. Szeroko rozumiana. Kultura konstytucyjna, kultura prawna, bo bez tego nie ma żadnej pewności funkcjonowania dla państwa, narodu i dla jednostki i dla ludzkości też, bo tylko takie państwo silne potrafi osiągnąć te cele do osiągnięcia, które są teraz ogromne przecież. Sama kwestia zachowania w ogóle świata w warstwie ekologicznej, fizycznej, prawda? To jest przedsięwzięcie dla silnych, dla mądrych, nie dla tych, którzy konsumpcyjny stosunek do życia prezentują. Przepraszam za emocjonalny ton, ale ja inaczej jakoś nie potrafię. Dziękuję. Dziękuję panie profesorze i mamy jeszcze jedno zgłoszenie. Jeśli państwo pozwolą, to potraktujemy to zgłoszenie już jako ostatnie zamykające tą naszą część dyskusyjną. I to jest zgłoszenie pana profesora Piotra Radziewicza. Proszę bardzo, panie profesorze. Dzień dobry. Nie wiem, czy mnie słychać. Słychać. Ja mam krótkie pytanie i od razu też chcę się usprawiedliwić, że ono ma z natury prowokacyjny charakter. A mianowicie chciałbym się zapytać o jedno słowo, które nie pojawiło się ani w trakcie dyskusji, ani nie pojawiło się wcześniej w wystąpieniu pani profesor. No jest dla mnie mniej więcej też zrozumiałe, dlaczego to słowo się nie pojawiło, no ale chciałbym o to zapytać. Tym słowem jest słowo argumentacja. No i teraz pozwolę sobie tak zadać pytanie uzupełniające. Czy aby nie jest tak, że do zrozumienia i stosowania konstytucji no w ogóle nie jest nam potrzebna żadna uporządkowana wykładnia, żadna teoria konstytucji, bo ostatecznie to jest i tak spór w tych najważniejszych kwestiach o spór o czy uzasadnianie, jakieś rozsądne przekonywanie do swoich racji z zakresu filozofii politycznej,
standardów praw człowieka, które chcielibyśmy, żeby w naszym otoczeniu funkcjonowały, w ogóle do przekonywania do świata, w którym chcielibyśmy żyć. No i wówczas moglibyśmy sobie spokojnie wyodrębnić dwa rodzaje norm. Te normy konstytucji, które przypominają normy ustawowe i można do nich spokojnie stosować czy koncepcję derywacyjną, czy koncepcję klaryfikacyjną. Wszystko jedno, w każdym razie to są te normy dotyczące procedur, organów, tam gdzie musimy ustalić jakieś konkretne rzeczy. Tutaj nie mielibyśmy problemu, wydaje mi się zresztą, że wszyscy tak robimy, że jak zastanawiamy się nad kompetencjami prezesa NIK-u, no to nie robimy nic innego jak w tym wypadku, kiedy czytamy przepisy o prezesie NIK-u, które są także w ustawie. A całą resztę przepisów, właśnie tych najważniejszych, dotyczących praw podstawowych, czy w ogóle koncepcji ustroju, no zwekslowalibyśmy po prostu na dobrą, starą argumentację, która oczywiście żadnych konkluzywnych wniosków nam nie przyniesie, ale no przynajmniej mamy tutaj wtedy jasność, że jeżeli jesteśmy na tyle no, przekonujący, no to też zjednamy sobie sojuszników do takiego właśnie rozumienia norm konstytucyjnych. No i wówczas też będziemy mieli łatwiej z legitymizacją, no bo bez tej legitymizacji takiej w tradycyjnym konstytucyjnym rozumieniu trudno jest przekonać do niektórych znaczeń konstytucyjnych, jeśli one będą daleko odbiegały od jakiejś intuicji społecznych, czy nie będą miały zaplecza, czy nie będą ugruntowane społecznie. Jeszcze raz chcę podkreślić, że to jest prowokacyjne zaczepienie pani profesor, za co przepraszam i dziękuję za możliwość zadania pytania. Pani profesor, oddaję zatem głos pani profesor po raz ostatni dzisiaj. Proszę bardzo. Dziękuję. Rozumiem, że pan profesor Baławan wziął udział w dyskusji i już nie wymaga ode mnie, żebym tę dyskusję kontynuowała. Zatem pan profesor Stawecki zapytał o to, czy kontekstem interpretacyjnym, jednym z wielu, nie powinno być coś, co nazwać można działaniem w dobrej wierze, interpretacją w dobrej wierze. No, stanowczo tak. Wydaje mi się, że w ogóle nie poruszamy i mało dyskutujemy o takim problemie jak odpowiedzialność za dwie sprawy, nie tylko za tworzenie prawa, ale za interpretowanie prawa i za to, co doktryna dostarcza jako materiał do interpretowania prawa. To koledzy, to bodaj profesor Artur Kozak zaznaczył kiedyś wyraźnie w jednym ze swoich tekstów, że aktów instrumentalizowania prawa dokonuje nie tylko prawodawca. Dokonywać można tego aktu w toku interpretacji prawa, ale dokonywać go może również usłużna doktryna. Mamy tego nieprawdopodobne ostatnio przykłady, kiedy pojawiają się zupełnie nowe koncepcje, które w gruncie rzeczy, jeżeli uwzględnić w przypadku interpretowania, to doprowadzają do rewizji konstytucji. A więc z całą pewnością tak, bo to wydaje mi się, że jakiś etyczny wyznacznik kierunku interpretacji jest niezbędny i coś właśnie w rodzaju katalogu etycznych reguł interpretowania prawa, wydaje mi się, że to jest zadanie do wykonania. Pan Piotr, jak mówi, prowokuje. Panie Piotrze, pan zawsze prowokuje, w związku z czym nie zaskoczył mnie pan tym razem, ale powiedziałam tak, rozmaite są koncepcje wykładni. Można oczywiście opowiadać się za koncepcją argumentacyjną. Ja dostrzegam jej pewne zalety, ale też dostrzegam ogromne wady. Mianowicie argumentujemy, przedstawiamy swoje racje, jakie to są racje, komu je przedstawiamy, kogo przekonujemy i tak dalej. Opowiadam się za koncepcją tradycyjną, tradycyjnie rozumianą koncepcją wykładni, bo uważam, że ona nie wyklucza debaty. Próbowałam dzisiaj pokazać, że jest ogromnie dużo miejsca na debatę, ale ona wprowadza do tej debaty określony ład, pewne reguły, które jak wydaje się uniemożliwią debatę chaotyczną. Natomiast bałabym się tej propozycji, żeby niektóre przepisy konstytucyjne interpretować wedle którejś z przyjętych koncepcji wykładni tradycyjnych, powiedzmy, a niektórych właściwie zdać się tylko na argumentację. Ja sądzę, że my i tak wysuwamy argumenty, zwłaszcza wtedy, kiedy uzasadniamy rezultat wykładni.
chcąc przekonać do rezultatu, odwołujemy się przecież nie tylko do samej procedury, wedle której tę wykładnię przeprowadziliśmy, ale także wskazujemy określone merytoryczne racje, które mają przekonywać za taką, a nie inną interpretacją. Rzecz jasna, że w wielu przypadkach jest tak ogromny zakres swobody przy wyinterpretowaniu normy, a zwłaszcza potem przy jej zastosowaniu, że myślę, że przy każdym akt stosowania normy konstytucyjnej powinien być, każdemu aktowi stosowania normy konstytucyjnej powinna towarzyszyć dokładna argumentacja. Ale jak myślę, to jest kwestia wyboru koncepcji wykładni. Otóż nie znajduję takich argumentów, które miałyby mnie sprowokować do porzucenia tych tradycyjnych, przyjętych w naszej kulturze koncepcji wykładni, choć jak mówię, wiele ich elementów daje się połączyć. Dziękuję Państwu. To tyle moich odpowiedzi na ostatnie dwa pytania. Bardzo dziękuję. Szanowna Pani Profesor, bardzo dziękuję za ten niezwykle inspirujący wykład, skłaniający do refleksji nad problemem wykładni, który jest problemem fundamentalnym i dla konstytucjonalistów, i dla teoretyków prawa. Myślę, że do wielu kwestii przez Panią Profesor dziś poruszonych będziemy jeszcze wracać w naszych dyskusjach, pewnie też tutaj na seminariach. Ja przyznam, że słuchając wykładu Pani Profesor, zastanawiałam się nad konsekwencjami przyjęcia tej perspektywy myślenia o wykładni konstytucji, konsekwencjami dla nas, konstytucjonalistów, dla przedstawicieli doktryny prawa konstytucyjnego, czy w ogóle dla przedstawicieli doktryny prawa. I dochodzę do wniosku, że ten pogląd, który tutaj był eksponowany i który kilkakrotnie powracał, pogląd, zgodnie z którym doktryna prawa konstytucyjnego współtworzy konstytucję, a nie tylko ją odczytuje, jest niewątpliwie dla konstytucjonalistów, czy w ogóle dla doktryny prawa, a doktryny prawa konstytucyjnego w szczególności, olbrzymim wyzwaniem. Jak powiedziała Pani Profesor, wypracowujemy znaczenie pojęć prawnych występujących w Konstytucji. Konstytucja co najwyżej pewne elementy znaczeniowe tych pojęć eksponuje, co najwyżej modyfikuje, ale w dużym stopniu odsyła. I to nie tylko do orzecznictwa, także do doktryny, a nie tylko orzecznictwo, również doktryna ewoluuje. A zatem Konstytucja, i to jest właśnie dla mnie, myślę, że wspaniałe odkrycie, ewoluuje nie tylko pod wpływem orzecznictwa, tak jak przyjęliśmy to przyjmować, ale także pod wpływem ewolucji naszych poglądów, czy ewolucji doktryny szeroko rozumianej. Nie ukrywam, że to jest myślenie bardzo mi bliskie, ale też prowadzące do zaskakującego, chociaż wierzę, że prawdziwego wniosku, mianowicie, że jakość merytoryczna polskiej konstytucji, bogactwo znaczeniowe tych pojęć prawnych, które w konstytucji występują, zależy właśnie od jakości merytorycznej naszej dyskusji naukowej. I to oczywiście jest olbrzymie wyzwanie dla konstytucjonalistów, które ja z dzisiejszego spotkania na pewno wyniosę. Wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję za udział w tym seminarium w imieniu własnym, także w imieniu pozostałych członków Centrum, w imieniu Pana Profesora Andrzeja Grabowskiego. Dziękuję za wszystkie pytania, za komentarze, za głosy w dyskusji. Myślę, że to była naprawdę bardzo, bardzo ciekawa dyskusja. Życzę Państwu zdrowia, wszelkiej pomyślności z racji nowego roku, który mamy. No i do widzenia, do zobaczenia na naszych kolejnych seminariach. Do widzenia. Ja mogę słowo powiedzieć? Tak, bardzo proszę Pani Profesor. Bo ja nie podziękowałam. Raz jeszcze dziękuję Państwu za zaproszenie. Dziękuję za wszystkie pytania i uwagi w dyskusji. Mam ogromny materiał do przemyśleń i ogromnie dziękuję za to, za Pani uwagę, Pani Moniko, na końcu, bo o to mi najbardziej chodziło. O pokazanie, jaka jest rola doktryny w interpretacji Konstytucji i jaka jest w związku z tym odpowiedzialność doktryny za wypracowanie i ustalenie pewnych konstytucyjnych pojęć. Bardzo Państwu dziękuję.